moją informację, to będzie jedynka, i chcę nagrać jakiś dźwięk. Naciskam mikrofon. Uwaga, uwaga, nagrywamy dźwięk. Uwaga, uwaga, nagrywamy dźwięk. Jeśli ten dźwięk mi się podoba, to zatwierdzam go zielonym guzikiem. Jest proces przetwarzania. To jest bardzo istotny element, bo często dzieciaki to pomijają. Czy udało Wam się go usłyszeć? Wracamy sobie do aplikacji. Wracam sobie na dźwięk pierwszy. Uwaga, uwaga, nagrywamy dźwięk. Słyszałyście? Mamy cokolwiek? Jesteście tam w ogóle? Będę musiała się upewnić co jakiś czas, czy na pewno wszystko gra. Świetnie. Czyli Dota też słychać. No i teraz jak wykorzystać te możliwości? Ponieważ wtedy tablet jest tak naprawdę w Waszych rękach, to taka propozycja, która mi przychodzi od razu na myśl, to nic innego jak nagranie różnych zagadek, jak nagranie propozycji pytań kluczowych do zajęć, bo czasami rozpoczynamy informacją o tym, czego dzisiaj, z czym będzie związany ten temat, bądź podsumowujemy, dokonujemy ewaluacji zajęć, więc macie wtedy takie narzędzie, które poprzez podawanie będzie pełniło nam rolę takiej maszyny losującej, a ponadto, ponieważ macie matę, to gra planszowa z zaznaczonymi polami i cyframi też będzie taką atrakcyjną formą, kiedy dzieci staną na danym polu, to będziemy odtwarzać dany dźwięk. Tak naprawdę to działanie już na początku nie wymaga jeszcze wyższych umiejętności, jeśli chodzi o programowanie, wymaga przemyślenia tego, co chcemy nagrać. Uważajcie, bo czasami jest tak, że ktoś nagra nam coś innego i nie do końca odtwarzamy to, co chcemy. Natomiast już jest atrakcyjną formą dla dzieciaków, urozmaica troszkę działanie z matą, no a ponadto uczy samego poruszania tym robotem, dlatego że spotykałam się z takimi obawami z Waszej strony jako nauczycieli, a co jeżeli dzieci zrzucą, rozwalą. Tak naprawdę DOT to jest tak wdzięczne stworzenie do tego, żeby się nim bawić i turlać i podawać go sobie dalej, że naprawdę bez obaw to jest taki dobry moment, żeby oswoić dzieciaki z tą zabawą. Myślę, że jeśli chodzi o Go, to tak naprawdę ten zasób tutaj już bardziej zależy od kreatywności i tego, do czego chcecie wykorzystać dane pola. No, Daszowi pozwala na zdecydowanie więcej, ale myślę, że za chwilę kolejne aplikacje pozwolą Wam odkryć kolejne działania. Czy do aplikacji Go i do tego, co można jeszcze zrobić z DOT-em, macie pytania, czy jakieś trudności się pojawiają w samym sterowaniu, w działaniu? Nie, wszystko gra. Tu przerzucam już na naszą prezentację. Okej. Mamy. No to moje drogie, co możemy robić dalej? Cieszę się, że słuchacie. Ja myślę sobie, że jesteście tak uważnie słuchacie. Czasem się boję, czy tam funkcje życiowe w porządku. Trzeba do mnie czas miechnąć na tym czacie, żebym wiedziała, że wszystko gra. Czyli mamy panel Dota opanowane i tak naprawdę gry planszowe, zagadki, łamigłówki i świetna sprawa, jeśli chodzi o język angielski, dlatego że on będzie wtedy pełnił taką funkcję dyktafonu i można nagrać słówka i odnajdywać na przykład określenia na macie, przy okazji połączyć to z podawaniem współrzędnym. Tak naprawdę to są wszystkie te rzeczy, od których zaczynałyście sobie w momencie, kiedy zaczynałyście program i kiedy wprowadzałyście sobie już takie podstawowe informacje, więc myślę, że na tym etapie to już jest utrwalenie pewnych informacji, ale wiem, że spora grupa z Was, spora grupa nauczycieli pracuje także w przedszkolu albo ma godzinę na świetlicy i bardzo często to jest taka szybka gra, którą można zrobić z dzieciakami, a niezwykle atrakcyjna, bo DOT w momencie, kiedy mu się te nóżki odepnie, no zdecydowanie jest bardzo przyjemny. W jednej z moich szkół, której się opiekuje dzieci, mówią, że to jest dziecko, bo mają jednego robota nazwanego imieniem żeńskim, drugiego męskim, więc dopytują zawsze, czy dzieciak w formie. Więc myślę, że dla dzieci to też jest istotne, żeby tego Dota jednak z szafy wyciągnąć. No i teraz, moje drogie, co tam jeszcze Dotowi gra? Nie wiem, czy któraś z Was miała okazję naciskać kiedyś guziczki, które ma na głowie i wie, co się ukrywa pod którym dźwiękiem, pod którym guziczkiem. Ha, któraś wie, co robi Dot, kiedy naciska się guziczki.
No to uwaga. Naciskam guzik pierwszy. Raził się. A, już. No już to słyszycie pewnie. To była jedynka. To była jedynka. Dźwięk numer dwa. And the answer is chicken, baby. I trójeczka. So save me, save me. Słuchajcie, pierwszy dźwięk, taka rakieta, fajny sygnał mobilizujący dzieciaki do działania. O, już teraz śpiewa mi cały czas. Słuchajcie, muszę go na chwileczkę tutaj, muszę mu na chwileczkę podziękować. Pierwszy dźwięk, fajny mobilizator. Drugi dźwięk. And the answer is, świetna propozycja, żeby zachęcić dzieci do mówienia, bo to jest zachęcenie do udzielenia odpowiedzi. Również dobra propozycja na angielski, ale w języku polskim jak najbardziej również się sprawdzi. Jaka jest odpowiedź na to zadanie w momencie, kiedy gramy skojarzenia, kiedy oczekujemy od dzieciaków takiego pozytywnego wprowadzenia kilku informacji podczas zajęć, szczególnie kiedy mamy te dzieciaki, które boją się troszkę na początku mówić. No i dźwięk trzeci, do re mi, dobre wprowadzenie do zajęć muzycznych, więc też takie gotowce, które nie wymagają absolutnie na początku programowania niczego jeszcze na szczeblu wyższym. To jest gotowe i tak reaguje DOT w momencie, kiedy się go naciska, więc to już jest tak jakby w pakiecie. Oczywiście te guziczki można zmienić, ale tym zajmiemy się dosłownie za chwileczkę. Więc jeśli chodzi o guziczki, to mamy sprawę jasną. No i guziczki też pozwalają nam na wykorzystanie tych informacji podczas gry planszowych i do ustalania określonych reakcji. On może także być formą podawania tego, co trzeba zrobić w momencie, kiedy usłyszysz dany dźwięk. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że dzieci bardzo często dość głośno eksponują swoje emocje, a DOT aż tak głośno, wbrew pozorom, odgłosów nie wydaje. Więc kiedy chcemy, żeby dzieci się skupiły i on wydał jakiś kontrolowany dźwięk, bo chcemy dzieci zachęcić do zabawy, prosimy o to, żeby się skupiły, to ten dźwięk, nawet ten sygnał do remi może być takim pozytywnym wprowadzeniem i takim pozytywnym bodźcem, myślę, który można wykorzystać. No to teraz tak, ponieważ wiem, że są wśród Was osoby, które pokochały wręcz offline i pytają bardzo często, no dobra, no ale jak to zrobić, żeby to było dla dzieciaków takie atrakcyjne na początek, a żebym ja się tak powolutku z tym sprzętem mogła oswajać. Na stronie Wondera w jednym ze scenariuszy znalazłam taki materiał, czyli to jest gotowy materiał, który możecie znaleźć i to nie jest jedyna karta, którą możecie znaleźć do wykorzystania. Sprawdzi się u dzieciaków zdecydowanie. Myślę, że pierwszaki to po prostu pokochają. To jest taka karta z maską. Wklejam link do czatu, żebyście sobie zaglądnęły, jak ona wygląda. Plik jest w PDF-ie, więc gotowy do druku. Można go sobie wydrukować na takiej grubszej kartce jak z bloku. Grubszej kartce z bloku. Kliknijcie sobie, ja też Wam za chwileczkę tutaj wrzucę, jak to wygląda. To jest dokładnie maska, którą można sobie przygotować z dzieciakami, szczególnie z tymi młodszymi, ponieważ ją się oczywiście skleja, znacie doskonale mechanizm, rozmawiamy z profesjonalistami, więc można pokolorować, mogą nadać mu imię, ponieważ no nie da się ukryć, że jak jest jeden DOT, to wybrać 12 imion jest trochę ciężko. No i dzieci też się zastanawiają, co gdyby on miał inny kolor, co gdyby troszkę inaczej wyglądał. W klasie trzeciej panowie już na pewno mają alternatywy, jak można byłoby go troszkę zmodyfikować, więc to jest też taki materiał, który jest dostępny na stronie Wondera i który macie teraz bezpośrednio w linku. No i taki materiał, o którym pomyślałam, ponieważ wiem, że w kilku grupach się sprawdziło to rozwiązanie, a myślę, że Wam również taka opcja się spodoba. Zaraz wklejam Wam link. To jest taka moja autorska, słuchajcie, aktywność, mianowicie pokrój DOTa. Co by było, gdyby DOT
mógł wyglądać nieco inaczej. Jeśli któraś z Was nie zna mechanizmu tych ćwiczeń, potrzebna jest kostka do gry, rzucamy kostką, dzieci sprawdzają, który kolor odpowiada wyrzuconej liczbie oczek, a następnie szukają, co w danej kolejności powinny pokolorować i jak powinien wyglądać ich dot. Istotne, szczególnie w przypadku młodszych dzieci, żeby w ogóle ułatwić później sprowadzenie do współrzędnych, bo sami doskonale wiecie, że te dzieciaki, które percepcyjnie funkcjonują na różnych poziomach, czasami mają problem z znalezieniem tego punktu, który łączy nam kolumny z wierszami, więc to jest też taki element, który nas będzie poprzez zabawę wprowadzał i będzie takim punktem zainteresowania dzieciaków z robotami. Więc mam nadzieję, że ta propozycja Wam się spodoba. Oczywiście kolorystykę można sobie dobierać. Można też zrobić tak, ponieważ wiem, że część z Was pomocy sobie na przykład laminuje, to także tą część górną sobie laminujecie, a tylko dajecie dzieciom kartę, część dolną, żeby sobie pokolorowały. Wtedy macie wielokrotnego użytku taką kartę do wykorzystania. Oczywiście można ją też wyświetlić na projektorze i tak jakby odchodzi Wam ciężar związany z drukowaniem kolorowych materiałów, co nie zawsze jest łatwym zadaniem, czego mam pełną świadomość. Jak się Wam podoba karta do wykorzystania? Jedna i druga. Iwonko, ale robiłyście potwora ostatnio, pamiętam. Wiecie, kolorystyka taka standardowa, bo zwykle te cztery kredki są w piórniku. Natomiast oczywiście no, to już kwestia modyfikacji, bo powiem, że można sobie to odpowiednio dostosować. Można też dodać elementy typu jakiegoś gradientu, czy linii, kreseczek, które będą dodatkowo, ale myślę, że też dobre, żeby dzieciaki zainteresować na początku. Tak, jeszcze jedna propozycja, tylko już muszę tutaj wszystko opanować. Sporo mam tego klikania, muszę Wam powiedzieć. Muszę tak dobrze pogłówkować, gdzie co mam. Mamy, robię sobie dota. No i to co tygryski lubią najbardziej, dyktanda graficzne. Ja takie dyktando również przygotowałam i plus jest taki, że spokojnie można je zrobić jako wprowadzenie na macie. Dlatego że pozwala nam na to zakres, na którym działamy, czyli objętość naszej maty, wielkość naszej maty i bloczki. Ok, Agnieszka, jeśli coś nie wskakuje, ja zaraz jeszcze sprawdzę ten link, dokładnie z maską, tak? Jeśli z maską, to linki jeszcze będą zebrane spokojnie na końcu, natomiast jest ten link dostępny też w scenariuszach, więc jak sobie wejdziesz na scenariusz, to spokojnie, szybciutko ten plik znajdziesz, więc myślę, że bez obaw, a ja go za chwileczkę jeszcze raz wkleję, gdyby był problem. No i mamy dyktando, kolor jasno-niebieski, mamy w bloczkach, pomarańczowy mamy, czarnego nie, ale można zastąpić fioletowym lub dać coś innego, spokojnie do ułożenia na macie, również będzie w materiałach, więc kolorować się nie mamy sposobności teraz, ale jeśli któraś z Was już siedzi przy drukarce i ma taką potrzebę, to oczywiście efekt będzie do zrobienia. Ja nie zdradzam finału, bo nie chcę od razu, żebyście widziały, gdzie on się znajduje, ale zachęcam, żeby sprawdzić i zrobić. Dobre wprowadzenie na macie, połączenie informacji, które mają, zainteresowanie tematem i myślę, że też taki ciekawy offline na początek. Już Agnieszko, powiedz mi jeszcze raz link Wondera, który, to wkleję jeszcze raz, jeśli jest problem. Może coś na mnie stopiło. Wklejam. Kartę prac. Już. Jeśli błąd, jeszcze istotne, czy masz zainstalowany Adobe Reader, czy bez problemu wskakuje. Ja sobie już sprawdzam. Dobrze. To ja w takim razie faktycznie widzę, już Wam namierzam ten link, coś nam się namierza. Za chwileczkę go wrzucę w informację lub po przerwie, żeby wskoczyła nam maska bez obaw. Może faktycznie coś nam się tutaj nie chce wkleić. Zaraz sobie to namierzę, żebyśmy nie traciły czasu. Czy do tego etapu mamy jakieś pytania? Czy lecimy po prostu dalej?
Dobra. No oczywiście, oczywiście offline jest takim punktem wyjścia do tego wszystkiego i wiadomo, że, tak naprawdę to jest taka zajawka na początek. Natomiast zależy nam na tym, żeby DOT już po oswojeniu dzieciaków z tym, co tak naprawdę, był takim mocnym punktem programu, tym bardziej, że czasami dzielicie się między grupami sprzętem, ktoś pracuje na Daszu, ktoś mógł podziałać z DOTem. Nie będę ukrywała, że DOT wymaga takich umiejętności też z waszej strony, jeśli chodzi o działanie, ale jestem przekonana, że po dzisiejszym warsztacie nie będzie to już budziło żadnych obaw i jakiegoś przerażenia, które może się czasami pojawiać. Na pewno wiecie, że do robotów mamy takie aplikacje dedykowane. Xylo związane jest z dzwonkami, więc wiem, że już niektóre grupy działały. PAF, forma gry i takiej przygody, w której przychodzi się kolejne zadania. Wonder podobnie, natomiast my będziemy dzisiaj działały na dwóch aplikacjach. Go już poruszałyśmy, DOT tam ma swoje możliwości, natomiast to, na czym będziemy działały dzisiaj, to Blockly. I myślę sobie, że też po dzisiejszym warsztacie tak naprawdę Blockly nie będzie stanowiło dla was żadnych tajemnic. Czy ktoś poza tą jedną osobą, która mówiła, że wykorzystywała DOTa, działał już z dzieciakami Blockly? Czy któraś z was już działała w Blockly? Czekam chwileczkę na odpowiedzi. Z Daszem. Czy jeszcze ktoś? Czyli dasz. Wklejam jeszcze raz maskę. Mam nadzieję, że już skoczy bez problemu. Tak, powinna się pojawić. W międzyczasie się udało. Okej, czyli programowanie z Daszem. Dzisiaj Dasz to tak naprawdę będzie grał zdecydowanie drugoplanową rolę, więc Dasz tutaj nie będzie dzisiaj absolutnie punktem naszych zainteresowań. Natomiast Blockly jak najbardziej. Jeśli zaglądała któraś z was na stronę Wondera albo do pudełka, to pewnie miałyście okazję zobaczyć, że w pudełku znajduje się taki poradnik Wondera dla szkół. On jest też na stronie w formie pliku PDF. Ja go już tam, już wam wrzucam. Poradnik dla szkół. To jest taka informacja w języku polskim, która podpowiada nam różne rozwiązania, opcje, a także ma taką bardzo ciekawą, obrazkową część, która wyjaśnia, do czego służą poszczególne funkcje, ponieważ Blockly jednak bazuje na języku angielskim i nie zawsze to dla każdej osoby musi być jasne i klarowne. Natomiast jest on w takiej bardzo przejrzystej formie napisany, z propozycjami, informacjami takimi technicznymi, odstaw, co można zrobić, jak aktualizować. Takie informacje bardzo często się pojawiają w waszych pytaniach. Wszystkie tak naprawdę są rozwiązane tutaj. Mamy tutaj opis poszczególnych aplikacji. Natomiast według mnie taką szczególnie istotnym elementem, które jest opisane, to są właśnie między innymi te aktywatory. Bardzo często główkujecie, co oznacza dany symbol albo jaki reakcji naprawdę oczekujemy od robota. I tutaj mamy aktywatory, które są opisane, czyli takie hasła, które pozwalają nam zdecydować, na jaką reakcję bądź na jaki bodziec będzie reagował nasz robot. Tutaj poza instrukcją w języku polskim mamy pokazaną ikonkę, która również pojawia się w Blockly, do czego przejdziemy sobie wkrótce. Natomiast tutaj mamy to wszystko dokładnie opisane i wyjaśnione, ponieważ w Blockly mamy tylko ikonkę i nie zawsze dokładnie wiemy, co zrobić, to jeśli ktoś na na jakiś problem, to warto sobie do tych aktywatorów zaglądnąć, zapisać sobie dokładnie tą część pliku, ponieważ ona tutaj w bardzo klarowny sposób wyjaśnia, który symbol co oznacza i tak naprawdę uważam, że to jest taka kluczowa informacja, która się znajduje w tym przewodniku, którą warto się zapoznać.
Natomiast ponadto na stronie, już wrzucam zaraz kolejną część, znajdziemy coś, co będzie takim punktem odniesienia zdecydowanie do naszych dzisiejszych zajęć. Ja już wrzucam Wam tłumaczenie do wyłączków. Mamy. Bardzo Was proszę, żebyście od razu sobie te pliki, które są w PDF-ie, zapisywały, najlepiej na pulpicie. Kiedy sobie otworzycie je w Adobe Reader, u góry jest taka strzałka pobierz, warto je sobie od razu zapisać jako pliki, bo już będziecie miały na scenie, na swoim dysku. Zresztą te karty pracy, które są, również zapisujecie i pliki docs, które pochodzą z dysku Google, również macie do zapisania, więc to już będzie taki pakiet, z którym dzisiaj wychodzicie z zajęć. Czy potrzebujecie jeszcze chwileczki, żeby tutaj sobie z tymi plikami uporać się, poradzić, coś trzeba jeszcze wkleić? Dobra. To ja w takim razie powolutku zajmę się omawianiem tych bloczków, ponieważ musimy się w tym dobrze dzisiaj orientować, żeby zacząć działać. Kiedy wchodzimy w aplikację Blockly, nie Blockify, tylko Blockly, czyli tą, która jest w języku angielskim, bo na tej będziemy działać z tego względu, że ona daje nam największe możliwości, a ponadto jest taką aplikacją dedykowaną i po prostu świetnie śmiga, więc można sobie szybciutko w niej działać. Mamy tam takie zakładki w różnych kolorach. Zakładki, które pozwalają nam na uruchomienie programu, bloczki ruchu, tak jak widzicie tutaj, one są dla Dasza, bo Dot nam się samodzielnie nie porusza, bloczki ruchu głowy również, natomiast do Dota będą poza bloczkami startu, które są obowiązkowe, mamy bloczki koloru świateł, dźwięki, animacje i kontrole, i warunki, bloczki zmienne, które będziemy wprowadzać. No, wyrzutni nie montujemy przy docie, więc tak naprawdę nie ma takiej potrzeby. Natomiast to jest taka baza, dzięki której, jeśli będziecie płynnie się poruszało w tych bloczkach, to tak naprawdę same zobaczycie, jakie możliwości nam to daje. Pierwsze bloczki stopowe to są takie bloczki, które pozwalają nam na uruchomienie programu w zależności od różnych wariantów, czyli tutaj będą nam wchodziły te aktywatory, o których była mowa wcześniej, czyli kiedy, when, tu będziemy sobie zmieniać opcję na dot i wybierać aktywator z tej strony, tutaj gdzie mamy top button, czyli ten guziczek, który znajduje się na środku głowy, ten top button jest tutaj, button numer 1, 2, i 3 guziczek, to są te, które znajdują się obok i to są te guziczki, które nas będą obowiązywać i aktywatory i tak naprawdę interesował nas będzie jeszcze bloczek go to start, który po zakończeniu programu będzie nas odnawiał nam cały nasz program. Funkcje sobie na razie zostawimy, natomiast kiedy one się jeszcze nam przydadzą, ale tak naprawdę te klocki są nam na początek potrzebne. Klocki ruchu, jak już wiemy, klocki do Dasha, które tak naprawdę pozwalają nam na jego pełen ruch według informacji, a także według aktywatora, którym jest dźwięk i głos, więc zachęcam, żeby tej funkcji używać, bo ona jest też niezwykle atrakcyjna dla dzieciaków. Natomiast my na ten moment tą część bloczku będziemy pomijać. Chociaż może nie do końca. Bloczki ruchu głowy. Podobnie u nas, my jesteśmy ruchem głowy, jesteśmy po prostu wszystkim dla Dota, więc zdecydowanie, tylko on taką chyba u dzieciaków ma jednak funkcję, że trzeba się nim opiekować, myślę, że dlatego. No i światła. All lights, czyli wszystkie światełka, będę to za chwileczkę pokazywała na tablecie, wszystkie światełka będą mu się zmieniały, lewe ucho, prawe ucho, przód, tail, to jest to światło tylne, natomiast jest też taki trójkącik z przodu, który się zmienia, ale to w przypadku Dasha. Mamy dźwięki i tak naprawdę te dźwięki mamy podzielone na różne kategorie. Mamy to, co on będzie mówił, to są takie krótkie informacje. Mamy cały pakiet zwierzątek, transport, czyli różnego rodzaju pojazdy, żeby nie zabrakło słowa pojazdy, w sensie karetki, samoloty i tym podobne. Weird, czyli dziwne dźwięki, jakieś klaksony, ajajaj i inne odgłosy. I My Sounds to są te dźwięki, które nagrywacie dokładnie tak samo, jak nagrywałyście w Go.
i zapisujecie w takiej formie i też wybierając ten hashtag i numerek wybieracie dźwięk, który Was będzie interesował. Następnie mamy animację, takie gotowe reakcje, taniec, emocje, wyścig i różne odpowiedzi, czyli odpowiedz mi w taki sposób, więc te dźwięki sobie też trzeba przeglądać w zależności od tego, co będziecie chciały osiągnąć i jaką reakcję wywołać, ale tak naprawdę modyfikacje już tych zadań to jest tylko i wyłącznie wasza działka i wasza bajka. I broczki kontroli, które pozwalają nam na to, żeby wstrzymać jakąś reakcję, żeby od razu czegoś nie zrobił, bądź na powtarzanie jakiegoś dźwięku, bo chcecie na przykład, żeby on szczekał, ale 5 razy, po czym jeszcze zmienił światło i potem znowu coś zrobił, więc to są właśnie te informacje wait, czyli zaczekaj przez określony czas, zaczekaj kiedy zostanie naciśnięty określony guzik, czyli znowu aktywator i powtórz albo powtarzaj i rób to cały czas. Tak naprawdę te bloczki są bardzo analogiczne do bloczków w Scratchu, więc tak naprawdę wykorzystanie tych informacji albo oswojenie dzieci z bloczkami w Scratchu nie stanowi dla dzieciaków już później większego wyzwania, jeśli poznały jeden lub drugi język. Przechodzą dzieciaki automatycznie na te polecenia, dlatego angielski tu wbrew pozorom nie stanowi dla nich większej bariery. I bloczki zmienne, na których też będziemy dzisiaj pracowały w takim podstawowym zakresie, myślę, czyli jeśli załóżmy coś wylosujesz daną liczbę, to DOT zareaguje w taki, a nie inny sposób. Czy do tego pytania? I tu mam gość. Nie ma Was. Nie wiadomo, czy są pytania, czy wszystko jasne. Taką mam nadzieję, że tam jesteście i wszystko jasne. O, słuchawki. Słuchajcie, jeśli zapoznacie się z tymi blokami, to tak naprawdę można przystępować do działania. Ja wiem, że może ta część na początku teoretyczna jest dość wymagająca, natomiast no, nie da się ukryć, że bez niej będzie nam dość ciężko ruszyć, żeby w ogóle móc zacząć działać. W takim razie przystępujemy do pracy. Będę Was prosiła, żebyście namierzyły swoje tablety i uruchomiły sobie aplikację Blockly. I teraz jeśli któraś z Was ma DOTA, to oczywiście może go sobie sparować. Jeśli któraś nie ma, to pomija ten etap parowania, bo Blockly uruchomi się niezależnie. Blockly uruchomi się nam niezależnie. Ja już przepinam na tablet. Także chwila dla nas techniczna, żeby zacząć działać. To wystarczy tablet. Jeśli nie macie DOTA, jeśli nie macie robotów, to wystarczy naprawdę tylko tablet. To jest o tyle istotne, że jak sobie same sprawdzicie pewne rzeczy i jeśli dodatkowo zapiszecie sobie te programy, no to macie gotowy materiał, ponieważ zaraz pokażę, jak to sobie można od razu uruchomić. Dajcie mi chwilkę. Już będziecie wszystko widziały. Dajcie znać, czy mamy tabletę, czy możemy sobie powolutku ruszać. Mamy, dobra. Słuchajcie, pewnie widzicie mój ekran. Przynajmniej taką mam nadzieję, że widzicie mój tablet. I teraz, jeżeli ja mam w prawym górnym rogu taki plusik, to znaczy, że mój tablet nie jest w tym momencie sparowany z robotem. I tak samo powinno być u Was tak naprawdę. Iwona, widzę, że Ty masz pytanie, czy pozostała część gdzieś też darowała tablety. Jeżeli nie macie takiej możliwości, to po prostu śledźcie ewentualnie może jakiś zrzut ekranu, jakaś taka informacja, żebyście miały to, co się będzie działo.
I teraz, ponieważ będziemy sobie tak naprawdę pewne rzeczy tutaj przypominać i pokazywać na razie w zakresie podstaw, to zachęcam, żeby sobie te rzeczy też uruchamiać i sprawdzać, czy u Was tak jest. Ja mam świadomość, że Wy nie zobaczycie reakcji Dota, jeśli go nie macie, ale to nic straconego. W lewej części mamy taki paseczek, który nam się rozwija, który pozwala nam na to, żeby zagrać w grę, obejrzeć projekty, które mamy i stworzyć nowe projekty. My będziemy dzisiaj bazować na projektach nowych, ponieważ chciałabym, żebyście stworzyły sobie taką biblioteczkę zadań do działania, która pozwoli nam na dalszą pracę na kolejnych etapach. Kiedy wejdziecie sobie na Create New, to u góry mamy możliwość zmiany sobie nazwy naszego projektu. Możemy sobie nasze nazwy. Ja sobie wpisuję na przykład webinar. Daję sobie nic. I daję sobie create. I w tym momencie jestem na moim nowym projekcie, który będę tworzyła, który zapisze mi się później w bibliotece moich projektów. Pamiętamy o tym, że żaden program nie uruchomi się nam, jeżeli nie będziemy miały bloczku startowego. Dlatego on z automatu wskakuje już nam na panel. Jego się nie da usunąć, ale on nam też później w niczym nie wadzi, jeśli będziemy zmieniały warianty, które mamy. Natomiast on nam się zawsze pojawia. On nam się uruchamia w momencie, kiedy naciśniemy zielone pole, ale jeśli Wy to zrobicie, to automatycznie program będzie szukał robota, więc my tego unikamy w Waszej sytuacji, obserwujcie jak będzie tutaj, zależy nam na zapisaniu ewentualnie programu. No i teraz przeglądnijcie sobie faktycznie jeszcze raz te funkcje, czy wszystko jest tak jak było tutaj, mamy wszystko dokładnie tak samo, nic tam się innego nie będzie pojawiało. I zaczynamy od podstaw. Ja sobie namierzam Dota. Już sobie przypomnę. Zaraz mi tu będę machała do kamery dla Was. I zaczynamy od podstaw. Chyba, że czujecie, że już skakuję od razu na głęboką wodę, czy jednak po kolei. Chyba po kolei. Dobra. W takim razie myślę, że na początek zaczniemy od takich podstawowych reakcji i takich, które są dość intuicyjne. Oczywiście możemy sobie wrócić, pamiętacie ten etap początkowy, kiedy prosiliśmy dzieciaki, żeby wyrzuciły kostką kolor, który mają ustawić i dźwięk, który mają wydać. Możemy do tego właśnie w tym momencie wrócić. Kiedy dzieci wyrzucą kostką, prosimy, aby zaprogramowały Dota tak, żeby on miał określony kolor. Umawiamy się, że na mojej kostce wypadł kolor niebieski, dlatego wchodzę sobie w światła. Chcę, żeby Dot miał wszystkie światła na niebiesko, więc zabieram sobie ten bloczek i teraz bloczki, żeby mogły ze sobą działać, muszą być do siebie przypięte. Jeżeli odczepimy, to automatycznie po uruchomieniu startu nie będzie żadnej łączności z tym, co się dzieje dalej. Dlatego bloczek trzeba przypiąć. Mamy możliwość zmiany kolorystyki. Tak? My potrzebowaliśmy niebieski. Po uruchomieniu programu, ja, słuchajcie, widzę światełko w mojej kamerze, ale nie widzę tego podglądu. Po uruchomieniu programu i po sparowaniu mojego robota, bo już sobie go tutaj namierzyłam. O. Hej. Oczywiście się przywitał. Jak widzicie, uruchomił się. Słuchajcie, wrócił od razu do zielonego. Wrócił od razu do zielonego, ponieważ program trwa tyle, ile mamy ustawione. Oczywiście możemy kombinować, czy chcemy, żeby on to robił cały czas i wrzucić. I tym sposobem będzie cały czas świecił nam na niebiesko. W taki sposób.
Natomiast tak naprawdę to jest dopiero początek. Światła możemy zmienić, oczywiście możemy pewne rzeczy jeszcze modyfikować. W prawym dolnym rogu mamy kosz. Do tego kosza wrzucamy te bloczki, które są niepotrzebne. Tutaj ten kosz z prawej strony w Scratchu wystarczy wyrzucić bloczki na panel zewnętrzny. Tutaj trzeba wrzucić do kosza. Możemy mu ustawić światło i możemy jeszcze dodatkowo spowodować, żeby zmieniały się te światła według możliwości, które są. Na przykład tak. No i w tym momencie, czy wy widzicie Dota? Muszę wiedzieć, jak go ustawiać do tej kamery, słuchajcie. Widać gościa? Muszę wierzyć, że widać. Dobra. O, to słowo. Tak? Czyli on zmienia, daje nam dodatkowo sygnały. Możemy jeszcze dodatkowo oczywiście wprowadzać sobie różne modyfikacje tej kolorystyki, którą chcemy, bo na przykład chcemy, żeby ona była związana z danym tematem. Chcemy, żeby wykorzystać te informacje do przypomnienia czegoś. Ja o tym szczególnie mówię w kontekście osób, które uczą właśnie między innymi języka obcego, ponieważ można te światła zmieniać i ustawić, żeby one zmieniały się na przykład po naciśnięciu guziczkiem lub żeby one po określonym czasie się zmieniały, bo chcemy na przykład dzieciom dać możliwość reakcji na kolor, tak? Bo chcemy, żeby podały na przykład, chcemy, żeby podały nazwę koloru. Znowu sobie ustawiamy. Pamiętamy, ile statystycznie nauczyciel podobno daje czasu na odpowiedź, podobno 3 sekundy. Myślę, że więcej. No i ustawiamy na przykład kolejne światło, żeby się zmieniło. No i tym sposobem po uruchomieniu programu będziemy musiały poczekać 10 sekund. Zresztą widzicie, gdzie znajduje się w tym momencie skrypt, bo to widać na bloczkach. Widzicie? Znowu czeka 10 sekund i zmienia. I tak naprawdę to, na co się zdecydujecie w momencie, kiedy będzie działać, znowu zależy od Was. Jeżeli chcecie, żeby podawać na przykład Dota od osoby do osoby, to możecie ustawić tutaj reakcję na dźwięk, na głos, na załóżmy na co on będzie chciał sobie powiedzieć, albo na te pytania kluczowe, które miałyśmy, czyli musisz odpowiedzieć w określonym, spróbować odpowiedzieć w określonym czasie, no bo ta funkcja nam na to pozwala. Nie da się ukryć, że Dot jest takim robotem, który jest robotem bardziej interakcyjnym. On będzie pełnił funkcję raczej wspierającego zajęcia i raczej takiego, który ma zainteresować, który ma być narzędziem dla naszego działania. Natomiast niekoniecznie. Zobaczycie, że za chwileczkę da się to zrobić też tak, żeby dzieciaki mogły w tym zakresie podziałać. Natomiast dlaczego odwołuję się do tego Go? Dlatego, że to jest taki dobry punkt, żeby dzieciakom powiedzieć, to jest taka szybka rundka. Zobacz, jaki kolor i zmień, wstaw jaki bloczek. I teraz możecie tak naprawdę wprowadzać dzieciakom też funkcje po kolei. Nikt nie oczekuje od Was, że od razu na hura, przepraszam Was, że od razu na hura wszystkie bloczki będą wyłożone dzieciakom na dzień dobry i wszystko będzie śmigło. Nie, dzisiaj możemy zajmować się światłami, następnym razem dołożymy jeszcze dźwięk, odgłosy, ponieważ większą kontrolę dzieciaki będą miały nad tym, co się dzieje na tablecie, tym później w bardziej świadomy sposób będą działały. Możecie też wyrzucać te rozwiązania na kostce, możecie dzieciom dać karty do wykorzystania, tak jak pracowałyście na pewnie na kartach skryczowych, lub macie je teraz też w materiałach, to jest podobna logika działania, a chodzi o to, żeby dzieciaki obyły się z programem. I tak naprawdę DOT daje tą możliwość, że zwróćcie uwagę, opanujecie sporą część panelu do blokli w taki bezpieczny sposób, dlatego że dasz, kiedy wpada w ręce dzieci, od razu wywołuje tak intensywne emocje, zwykle pozytywne, ale jednak do sterowania. A tutaj chodzi o to, żeby jednak nakłonić dzieciaki do tego, żeby one zastanowiły się, jakie możliwości, co on może jeszcze powiedzieć. Oczywiście tu mogą też wejść te Wasze dźwięki, to co się będzie działo, więc tu mamy taki punkt startowy.
Mam nadzieję, że próbujecie sobie tam to wrzucać. Wyrzucamy sobie, słuchajcie, do kosza. Ja zawsze mam problem z tym wyrzucaniem do kosza. Jak mi nigdy nie chce nic wskakiwać. Dobra, mamy czysty panel. Na razie ten panel, który mamy, to jest taki panel roboczy, na którym działamy, więc spokojnie. No i co możemy jeszcze zrobić dalej? No oczywiście uruchomić odgłosy. I teraz na co zwracam od razu na tym etapie uwagę? Zwróćcie uwagę na napis, który się znajduje. Mamy tam dash i po rozwinięciu mamy dot. Jeżeli nie zmienimy tej opcji, no to dot się nie będzie odzywał. Jeżeli powiem dashowi, żeby powiedział i włączę start, to pewnie nic nie słyszałyście i słusznie. Ja nie ukrywam, że sama się na tym często łapię, że poklepując szybciutko nie zauważam tego, a w domyśle jest ustawiony dash i niestety finał jest taki, że okazuje się, że program nie działa i pomijamy tak naprawdę taki bardzo prosty punkt. Wystarczy zmienić tą funkcję i wtedy dot od razu zaczyna reagować. Jakie mamy opcje? No oczywiście różne odgłosy. I teraz tu jest taka świetna funkcja, która się będzie pojawiała przy kolorach oraz przy dźwiękach, czyli random, która powoduje, że losowo jest wybierany dźwięk. W związku z tym, że losowo, no to możemy się pobawić. Możemy przecież wybrać sobie zwierzątka. Jest ich tu sporo. Zmienić sobie tą funkcję, żeby program losował, jaki to będzie zwierzę, i będzie element wzmocnianki dla dzieciaków. No, ciekawa jestem, czy odgadniecie. Gotowe? Co to było? Drugi raz nie powtórzę, bo wylosuje się coś innego. Tak, myślę, że tak. Próbujemy. No, wiesz co, Yeti jest ciekawą opcją i bardzo podoba mi się to, co powiedziałaś. Tak, domyślam się, że to był lew, że to był na pewno lew, ale zwróćcie uwagę, że przez to, że nie podpowiadamy dzieciakom od razu, co to mogło być, a nie znają jeszcze tego panelu, który się tam znajduje, mogą się pojawiać śmieszne odpowiedzi. No a poza tym ta funkcja będzie działała tak samo przy nagrywaniu, no bo możecie nagrać śmieszne odgłosy, które znajdują się w domu. No i wydaje mi się, że wtedy kreatywność i fantazja po prostu idzie do granic możliwości, bo można sobie w tym zakresie podziałać. No to zobaczymy jeszcze coś jednego. Świetnie. Litka, czy ty jesteś tą Litką, którą ja znam? No to masz charakterystyczne imię. Tak tu aktywnie słuchajesz. Chyba nie. Och, moje drogie, świetny pomysł na początek, myślę, no ale zwróćcie uwagę, że to wymagało ode mnie naciskania za każdym razem jednak tej funkcji start. I tu pojawia się właśnie ten świetny zakres możliwości i aktywatorów. Otóż odpinam sobie ten bloczek, bo mi się zaraz przyda. Wchodzę sobie na pole start i wybieram sobie bloczek pierwszy. When, czyli kiedy, dot, i teraz zmieniam na dota, dash, jak wiecie, ma inne aktywatory, natomiast dot ma inne. I teraz, jak okaże się, że pojawił się jakiś zanik pamięci, na przykład, i nie będziecie wiedział, który co oznacza, no to oczywiście rysunki sugerują, natomiast no, nie zawsze jest to takie, nie zawsze jest to takie proste. Tak na marginesie, Monika, no ogier faktycznie, to był taki porządny koń. Natomiast mamy tam takie świetne funkcje. Guzik pierwszy to jest ten na górze, top button, czyli na samej górze. O rany,
A muszę wam powiedzieć, że ja nadaję z Krakowa i tutaj, słońce jeszcze jest, więc nie straszcie tą burzą z tego waszego rejonu, ale wczoraj było kiepsko. No to słuchajcie, sprężamy się, może akurat burza wypadnie na naszą, przerwę. Dziewczyny, mamy guzik top button. Ja sobie go wybieram od razu. Ja sobie go od razu wybieram tutaj, u góry. I kiedy nacisnę ten guzik, to DOT będzie reagował w określony sposób. No i teraz dokładnie dopinam sobie mój guziczek, do zwierzątek. I kiedy nacisnę, DOTa, to będziemy mogły zacząć działać. I uwaga. Mamy. Tak? W związku z tym dzieciaki przyjmują w tym momencie kontrolę, bo wystarczy, że nacisną guzik i program będzie się uruchamiał automatycznie. I tak naprawdę już od waszej fantazji zależy, co będziecie chciały, żeby robił dalej, ponieważ jest taka świetna opcja shake, czyli potrząsaj i wtedy program będzie działał w momencie, kiedy nim poruszają. No i to już zależy wszystko od tego, jaki pomysł będą miały wasze dzieciaki i czy wasze dzieciaki automatycznie nie zaczną im gdzieś rzucać. Natomiast zwróćcie uwagę, że ten czujnik jest dość, delikatny, więc ta reakcja jest szybka. Przy dzieciakach, które są dość impulsywne, zdecydowanie zalecam na początek jednak opcję z guziczkiem, bo będą po prostu cały czas potrząsać, zaraz powiem, jak to shake można wykorzystać do innej propozycji. Dziewczyny, czy do tego punktu pytania? Chyba, że ta burza już was tam została. Dobra. To lecimy dalej. No i oczywiście wszystkie te funkcje, które mam tutaj, możemy sobie dowolnie konfigurować, wykorzystywać do zajęć według własnej tutaj inwencji. Natomiast to, co jest świetne, ukryło się też w panelu. Uwaga. Kiedy klikniemy sobie w tą lewą część z powrotem, na pewno zauważacie u siebie taką opcję puzzle. Wejdźcie proszę na nią, jeśli macie tylko taką opcję. Mamy. Miałeś. Pewnie jak widzicie u mnie, oj, u mnie nawet gra, słuchajcie, solidnie. Jest. Dobra. Czy ta burza was już dopadła, bo nikt się nie odzywa? Słuchajcie, u was puzzle tak naprawdę powinny być, puste, to znaczy te pola będziecie miały szare. Natomiast, świetnie Aga, dzięki, bo się upewniam, czy tam wszystko ok w tej Częstochowie waszej. Jest burza, o rany. To za chwileczkę zrobimy sobie chwileczkę przerwy, może akurat się uspokoi, jeśli macie jakieś obawy, albo się trzeba schować akurat pod kołdrę. To ja tylko powiem o tym, co w puzzlach. U was puzzle nie będą odsłonięte, natomiast puzzle to jest taki niespożyty potencjał, ponieważ pozwala na przejście kolejnych funkcji. Zauważcie, że na samym początku znajduje się DOT, czyli automatycznie, właśnie, wy macie puste. Mhm. U was automatycznie będzie się pojawiał DOT, jeśli będzie sparowany, ale tak samo w przypadku Dasza będzie opcja takiej gry, bo to jest dosłownie gra. Kiedy wchodzimy na pierwsze pole, dostajemy instrukcję, co mamy robić po kolei, żeby udało nam się osiągnąć nasz cel. Co jest świetne, na dole mamy dokładną instrukcję, co trzeba ze sobą połączyć. Mamy press the start button in the button on left corner to get dots ending. I teraz mamy nacisnąć start po lewej stronie, żeby nasz dot zareagował. Naciskam. I teraz program informuje mnie o tym, że udało mi się wykonać to zadanie i będzie mnie zachęcał do tego, żeby działać dalej.
Świetne jest to, że lewa strona, jasne, no wiem, że burza, mam nadzieję, że zaraz minie. Lewa strona jest tak jakby wytłumiona, czyli nie da się na nią kliknąć. Ja teraz naciskam i nie jestem w stanie nic zmienić, a na polach pojawiają się od razu bloczki, które będziemy wykorzystywać. Więc tak naprawdę, nawet nie znając języka angielskiego, jesteśmy w stanie łączyć intuicyjnie te bloczki i osiągać kolejne etapy. Udało nam się przejść kolejne zadanie. I teraz w momencie, kiedy zaczniemy przerwę, ja podejrzewam, że u was przez to, że nie macie sparowanego dota, to nie będą wam chciały te puzzle wskakiwać, ale jeśli któraś z was ma dota, to zachęcam, żeby w trakcie przerwy spróbować sobie przejść parę misji, bo one są świetnym punktem do wyjścia dalej do naszego zadania. Dziewczyny, ponieważ mam informację, że jest u was burza, więc podejrzewam, że trzeba się chwileczkę schować pod kołdrę jednak, to umawiamy się na takie maksymalnie 15 minut przerwy. Mam nadzieję, że w tym czasie pewne rzeczy się uspokoją i opanują. Zróbcie sobie dobrą kawę, przygotujcie do działania dalej i za 15 minut mnie będziecie słyszały, więc myślę, że będzie można dalej działać, dobra? W takim razie 15 minut przerwy, może ciutko krócej. Jeśli się pojawią pytania jeszcze w międzyczasie, to zapisujcie i będziemy za chwileczkę jeszcze się ze sobą kontaktować. Tak, może burza nam minie. Robimy dobrą kawę i spotykamy się do 15 minut. Będziecie zresztą słyszały. Do zobaczenia w takim razie.
Słuchajcie, zaraz wracamy do działania. Proszę zbierać kawę. Zaraz wracamy do akcji. Kakao też może być. Mamy 18:23, 18:25 zaczynamy. No to co, powoli wracamy. Jak się teraz przyglądam w tej filiżance i doszłam do wniosku, że w sumie to trochę jak ta filiżanka wygląda na tle. Nieświadomie kolorystycznie się dobrało. Słuchajcie, czekam na informację od was, czy jesteście, czy kawka już gotowa, czy możemy działać dalej, czy tablety naładowane. Super, dzięki Karolina. To już mam kawkę gdzieś blisko, ja też zdążę muszę wszystko kawkę wypić. Także już w pełni energii możemy zacząć dalej. Ok, Zagosia. A jak burza? Dalej. A nadchodzi. Czy już u jednych przeszła, a do innych jeszcze. A krąży, to jest dobre określenie, tak. No to w Krakowie pełne słońce. Żadnych, słuchajcie, tutaj. No czyli jest nadzieja, Karolina, jak dużo od was poszło, że to w miarę tak idzie sprawnie. Świetnie. Słuchajcie, przygotujcie sobie tablety, ponieważ chciałabym, żeby ta część była taka zdecydowanie bardziej praktyczna. Natomiast w momencie, kiedy już będzie dobiegać tutaj pozostała część tą kawką, chociaż macie ten komfort, że gdzie byście tej kawki nie miały, to wystarczy, że macie głośniki włączone, to dobiegać nie musicie. Powiedzcie mi, czy do tej pory wszystko jest jasne, czy coś trzeba powtórzyć, czy jakieś pomysły się może pojawiły, coś, czym chciałbyście się podzielić? Może coś jeszcze z blotków trzeba wyjaśnić, może jakiś pomysł się wam pojawił, słuchajcie, albo coś już przetestowałyście, sprawdziłyście i wiecie, że będzie się sprawdzało i warto się tym podzielić. Zachęcam, żebyście takie swoje rozwiązania też rzucały, bo wszystkie się uczymy, ja także uczę w klasach 1-3, więc dla mnie też każda podpowiedź z waszej strony będzie cenna.
Więc jeśli coś Wam się pojawiło w głowie, że można by było zrobić, to wrzucać na gorąco. Na razie przyłożyć w tych podstawowych funkcji, no może coś trudniejszego już ktoś ma w głowie. Do czego byście wykorzystały te funkcje? Co się spodobało, co widzicie, że można wprowadzić? No tak mówią, żeby nie pić przy komputerze, to jak macie kawę, to teraz nie możecie pisać. Może któraś z Was ma jakąś propozycję ćwiczenia. Jeśli coś takiego się pojawi, to wrzucajcie też na bieżąco, bo czasami te najprostsze rozwiązania są najlepsze, a nie wpadamy na nie o dziwo. Dobra. Widzę, że jeszcze kawa musi przepłynąć po prostu powolutku. To wierzę, że na koniec naszego webinaru, jak będziemy zbierały sobie informacje, to te pomysły będą wypływać i uda nam się taki bank informacji stworzyć. Bardzo Was w takim razie proszę, żebyście przygotowały swoje tablety. Włączyły sobie aplikację Blokly, jeśli się wyłączyła. Kliknęły sobie. Ha, już pewnie czekacie, czy odpalę tablet. Nie, właśnie, że nie odpalę. Klikacie sobie na to pole w lewym górnym rogu, gdzie tworzyłyśmy nowy projekt. Przypominamy sobie, jak to się robiło. W lewym górnym rogu. Klikamy sobie na New Projekt. Możecie to sobie nazwać według upodobań, ale ja go nazwałam w taki sposób. Ale oczywiście pomysły, jeśli przyjdą, możecie je równie dobrze ponumerować. Nie ma to znaczenia, żebyście tylko potrafiły sobie to później odnaleźć. Mamy. Lewy górny róg, lewy górny róg, takie trzy żółte prostokąciki, paseczki, jak to woli. Create new, nazywamy sobie projekt, klikamy na nazwę. Specjalnie jej pokazuję, to by troszkę za łatwo. Uważajmy do tego. No dobra, również w tym czasie robię. Klikamy sobie strzałkę, żeby przejść zatwierdzenie u Was na tablecie i dajemy sobie create. I teraz ten projekt się będzie nam pod tą nazwą zapisywał, więc to jest istotne. I teraz dziewczyny, zadanie. Chciałabym, żebyście ułożyły bloczki i tak będziemy próbować dzisiaj działać, żebyście najpierw spróbowały ułożyć je samodzielnie, zastanowiły się, jakie połączenia są, a dopiero potem będziemy dyskutować o rozwiązaniu, bo myślę, że wtedy łatwiej Wam też będzie zadziałać na co dzień. Chciałabym, żebyście stworzyły taki program, w którym spowodujecie, że po jego potrząśnięciu DOT będzie reagował, wydając jakiś taki odgłos zniesmaczenia, niezadowolenia, bo nie lubi być potrząsany. Zastanówcie się, których bloczków użyjecie i spróbujcie sobie wprowadzić. Chcemy, żeby DOT reagował na taki aktywator jak potrząsanie i żeby po potrząśnięciu wydawał jakiś taki nieprzyjemny odgłos niezadowolenia. Chyba mamy. Dobra.
Świetnie. Zakładam, że działacie. W takim razie zakładam też, słuchacie tam teraz aktywnie tych dziwnych dźwięków, więc ciekawa jestem, który uznałyście za najbardziej zabawny i faktycznie dziwny. Widzisz, Aga, jakie szczęście. Za to cały pakiet dziwnych odgłosów, słuchaj, przed tobą. Ja już przerzucam siebie na tablet i spróbujemy to zrobić razem. Mam aż tak. Słuchajcie, ja muszę wam tutaj obniżyć, to żebyście widziały mój tablet, więc jak mi tam gdzieś ginęła w okien, to się nie martwcie. Dobra, no to co przypinamy jako pierwsze? Czy przypinamy, czy dodajemy? Co tam obstawiacie? Co przypinamy? Z których bloczków? Nic nie przypinamy? Zakładam, że szukacie. O, świetnie, Ania tu, dobra. Szukam. Wchodzę w bloczki startu. Zabieram bloczek Gwen, świetnie. Zmieniam na Dota. I wybieram shake, czyli tą reakcję. W razie czego u góry jest też napis, kiedy nim potrząsnę. No i teraz uwaga, co jest zabawnym dźwiękiem? Co uznałyście za najbardziej zabawny i nietypowy dźwięk? Taki, żeby u dzieci wywoływał taki jednak pozytywną i zabawną reakcję, ale jednocześnie wiedziało, że zrobiły coś, co Dotowi nie odpowiada. On się tu zagada, słuchajcie. No, wchodzimy sobie w dźwięki i myślimy, co by nam to pasowało. Czasie sparuje mojego robota. I love it when you hold me. Bo inaczej będzie ze mną cały czas rozmawiał. Hi. No może być i Gdzie znalazłaś bloczek w zwrotach say czy weird? Odpowiedz dziewczynom. Say. No to sprawdźmy. Dot. Dokładnie. What? Ale co oni tu ze mną robią? Dziewczyny, czy udało wam się tak ustawić panel? I teraz pamiętamy, że sensor jest dość czuły, a więc tak naprawdę wcale nie trzeba mocno potrząsnąć dotem, żeby on zareagował, co zaraz zobaczycie, albo któreś tam już pewnie krąży. Natomiast czy domyślacie się, kiedy to zadanie się może przydać? Kiedy to zadanie może się przydać? Czy macie jakiś pomysł? Kiedy to zadanie się może przydać? Albo czy w ogóle się może przydać? Co się boję, że wy z tej kawy nie wróciłyście?
No, Ania czeka w napięciu. Dziewczyny, czy jest jakaś trudność? Coś jeszcze trzeba wyjaśnić, pokazać? Bo nie wiem, czy tylko ja widzę Anię na czacie, czy coś może się nie pojawia? Jesteście tam. Słucham i myślę, dobra. Widzicie, jak to człowiek po prostu zajdzie mnie jak dzieci. No, człowiek szuka potwierdzenia. No, zobaczmy reakcję. Uruchamiam. A nie się udało rzucić informację. A, też tak. Słuchajcie, ja na wstępie, myśląc o tym zadaniu, myślałam o tym, o czym mówi Ania. Czyli w momencie, kiedy chcemy, żeby dzieciaki nauczyły się jednak delikatnego obchodzenia z robotem, oczywiście nie muszą dostawać na dzień dobry informacji, że jak im rzucą, to on przeżyje. Same wiecie doskonale, że w grupie trafiają się dzieci napięciowe, takie, które tylko czekają na to, żeby nim gruchnąć. Dlatego to jest według mnie świetne ćwiczenie, które może pokazać dzieciom, jak delikatnie się z nim obchodzić, ale również jak czuły jest w tym reagowaniu. Propozycja, którą ma Monika, czyli żeby to była nagroda za dobrą odpowiedź, pewnie, jasne, możesz w momencie, kiedy pytamy o coś, zadajemy zagadki, losujemy działania matematyczne, za dobrą odpowiedź, może w taki sposób, natomiast wtedy raczej to ha, nie, tylko raczej będzie dziękował lub będzie bił brawo, więc oczywiście jasne, Monika, to jest też bardzo dobre zastosowanie i zwróćcie uwagę, że tak naprawdę to są tylko dwa bloczki. To są tylko dwa bloczki, które nam pozwalają już na masę działań, ale przede wszystkim pokazują tą delikatność tego robota. No świetnie się uporałyście z tym zadaniem, widzę, że możemy kombinować dalej. Macie jeszcze jakąś propozycję, co z tym rozwiązaniem? Tak, zabawa w zimno ciepło. Ale to z tą zabawą w zimno ciepło to nam się połączy zaraz druga rzecz. W takim razie, jeśli mamy nasz punkt wyjścia, czyli już wiemy, że on może reagować w określony sposób, to podejrzewacie pewnie, że można mu to jeszcze nieco utrudnić. I ty sugerujesz zabawę ciepło-zimno. Ja myślę o zabawie prawda-fałsz. Czyli o takiej sytuacji, w której dzieci będą miały dwie reakcje i będą chciały, żeby ich decyzja, to co zrobią z dotem, jednocześnie było odpowiedzią dla innych dzieci, czy uznały coś za prawdę, czy za fałsz. Oczywiście zimno, ciepło też wtedy można sobie pod to podpiąć, natomiast gdybyśmy chciały, żeby to była prawda, fałsz, to ja zawsze myślę o tym w kategorii kolorów, czyli koloru czerwonego i koloru zielonego, zielony naprawdę, czerwony na fałsz. Spróbujcie stworzyć na tabletach nowy projekt, tamten wam się zapisał jako uważaj na dota, nowy projekt, prawda, fałsz, lub jakąkolwiek nazwę, którą zaproponujecie dla swojego ćwiczenia, tak żebyście tylko kojarzyły. Czyli próbujemy stworzyć taki skrypt, w którym dot będzie zmieniał kolor w zależności od tego, czy odpowiedź zostanie uznana za prawdziwą, czy za fałszywą. W zależności od tego, czy będzie prawdziwa, czy fałszywa. Dwie reakcje w związku z tym. Zmiana koloru. I teraz zachęcam Was do wykorzystania takiego rozwiązania, które ma do aktywatora, muszę Wam to światełko, słuchajcie, wyłączyć chwilowo, kiedy używamy aktywatora, w którym dot
obraca się w lewo i w prawo, znaczy dokładnie to się tak pokłada w lewo i w prawo. Znajdźcie taki aktywator i zobaczcie, czy będzie się dało to zrobić. Spróbujcie stworzyć swój skrypt i zaraz porównamy, czy dobrze główkujemy, czy dobrze już znajdujecie te informacje. Tworzymy sobie nowy projekt, żebyśmy już miały gotowy skrypt do działania dalej. A dziękuję, Agnieszko. Niezamierzony aspekt, zdecydowanie. Ale będę pamiętała. Widzę, że kawa pomogła, Aga. Szukamy dwóch reakcji, czerwony i zielony, prawda, fałsz i dwa skrajne aktywatory. Czy któraś z Was jest już w stanie wrzucić na czacie, jak nazywają się te aktywatory? Czy odnalazłyście je spośród tych, które znajdują się przy wyborze w docie? Widzę, że Ania coś pisze. Ktoś tam szuka. When dot lean right or light screen. Jeśli któraś z Was jeszcze nie znalazła tego aktywatora, to Ania podpowiada, który to będzie, czyli będzie lean right i będzie left zapewne drugi. No to powoli możemy spisać. Dziewczyny, czy trzeba coś podpowiedzieć, czy zaglądamy zaraz? No to już próbujemy powiedzieć. Ok. Wracamy sobie do bloczków, które mamy w bloczkach startowych. Odnajdujemy sobie znowu dwa bloczki. Teraz zwróćcie uwagę, że sytuacja będzie tak troszkę zabawna, dlatego że te bloczki tak jakby będą działały sobie równolegle. Czyli w momencie, kiedy zaczniemy nasz program, to jeden i na drugi będzie oczekiwali reakcji. Będziemy sobie zmieniali na dota, pamiętamy o tym. I mamy tam na dole takie trzy ikonki z takim obróconym dotem. I teraz zwróćcie uwagę, że mamy look up, czyli popatrz do góry.
look down, spójrz na dół, czyli będziemy kierować się tym, w którą stronę będzie patrzyło jego oko. Natomiast nas interesuje takie bujanie się z lewej na prawo. No ja akurat dam lewo teraz. Mamy dot mean left. I tutaj analogicznie mogę sobie ustawić, że dot będzie pokładał nam się tutaj w prawo. No i teraz w zależności od tego, czy jeszcze dodatkowo chcemy, żeby konkretna strona wiązała się z prawdą lub fałszem, to już według upodobań, wybieramy sobie dalej co. Chcemy, żeby zareagował określonym kolorem. Które bloczki, dziewczyny? Słuchajcie, chyba ta burza idzie do mnie. Które bloczki? W co wchodzimy? Light, świetnie, Ania. Jakie preferencje? Do lewego? Aga, jakie preferencje? Jak będzie się kładł w lewo, to... To fałsz, ok. Czyli światła czerwone. W takim razie tu powinny być światła zielone. No to słuchajcie, zobaczmy, co się będzie działo teraz. Włączymy sobie robota. Słuchajcie, muszę chyba wzywać na pomoc mojego męża, który będzie musiał zaraz okno zamknąć, bo chyba do nas też idzie burza. Dobra. Mamy. No i sprawdzamy. Słuchajcie, sprawdzamy, uruchamiam program. Bardzo często jeszcze się zdarza, że zapomina się o tym, żeby go uruchomić. I teraz w jedną, w drugą, w jedną, w drugą. Widać go? Działa nasza kula? Jesteśmy w stanie w taki sposób z dzieciakami podziałać, co jeśli na środku, on nam wraca zwykle do tej pozycji startowej. Mamy hop i hop, hop. I hop. Widzicie jeszcze opcję modyfikacji? Coś, co mogłybyśmy dodać? Jeszcze jakaś modyfikacja? Co aż się prosi, żeby jeszcze tutaj dołożyć? Dźwięk. No to słuchajcie, które dźwięki będą pasowały? Które dźwięki będą pasowały? Co wybieracie? Reakcję. Sprawdźmy coś dźwiękami. Co może mówić? Jeśli fałsz? Jaki odgłos proponujecie? Jeśli fałsz? Słuchajcie, przyszła burza. Może coś nagrać. Smutny, jakiś dźwięk smutny. No to dziewczyny, co tam się odpala w tych smutnych dźwiękach? O, mi się zawsze ten dźwięk jakoś z takim smutkiem kojarzy. Słuchajcie, a zwróćcie uwagę, że jeszcze tutaj w tych fioletowych bloczkach macie takie ekspresje, reakcje, animacje i mamy też coś, co powinno nam tutaj świetnie pasować. No to sprawdzamy.
Słuchajcie, przy ekspresjach trzeba tylko pamiętać o tym, że to są ewidentnie dłuższe aktywności niż sam dźwięk, odgłos, który wydaje dot. Dlatego widziałyście, że jest jeszcze dodatkowo była zmiana koloru, zaczęło się jakieś mruganie, więc zawsze warto sobie sprawdzić, jak dokładnie zareaguje, dlatego że ten pakiet blotków, czyli animacje, to są zdecydowanie dłuższe, bardziej skomplikowane reakcje, które się pojawiają. Dlatego warto wiedzieć, co się tam faktycznie może pojawić. Dziewczyny, mamy ten projekt? Mamy to? Czy widzicie jakąś zabawę, którą można tutaj jeszcze zastosować? Tak naprawdę od tego, ile tutaj reakcji wprowadzicie, możecie to sobie dowolnie modyfikować, bo można sobie tutaj pewne rzeczy utrudnić i tak naprawdę na tym będziemy pracowały i bazowały w pracy z dotem, właśnie na tych aktywatorach i na tym, jak to się będzie wiązało bezpośrednio z naszymi zajęciami. Przechodzimy do kolejnego projektu? Jeśli tak, to odpalamy nowy projekt. W momencie, kiedy pytasz Agnieszko, gdzie jest projekt, w momencie, kiedy wejdziesz w projekty, tam w tej zakładeczce, tam będzie pod tą nazwą w moich projektach. Sprawdź, czy tam się pojawia. W lewym górnym rogu, kiedy klikasz na ten pasek do rozwijania, tam masz My Projects. I tam powinien się pojawić na liście. Super. I teraz jak otworzysz go sobie na tablecie i spamujesz dotat, automatycznie to wszystko, co dzisiaj stworzyłaś, będzie do użytku już podczas zajęć, więc nie będzie wymagało to od Ciebie dodatkowej pracy. W takim razie działamy dalej. Odpalamy nowy projekt. Sprawdźcie, dziewczyny, czy wszystko się tam dobrze zapisuje, żeby nie było, że obiecywałam tylko tak. No nie ukrywam, że finezyjnej nazwy to nie wymyśliłam, jeśli chodzi o tą nazwę projektu, ale myślę sobie, że gdybym nazwała go wiosna, lato, jesień, zima, to byłoby to nieco prostsze. Zależy nam teraz na... Świetnie, że jest, u Ani też jest, super. Mam nadzieję, że u pozostałej grupy też te projekty się zapisują, no bo to jest wasze narzędzie, wasze gotowe działanie, wasza praca. Zapewne macie już nowy projekt uruchomiony. Chciałabym teraz, żebyśmy stworzyły taką sytuację, w której DOT będzie miał zaprogramowane wszystkie guziki. Pamiętacie, ile guzików ma? Takich aktywnych, które można zaprogramować? 4. Mhm, świetnie. 4, czyli główny guziczek. Główny, który jest u góry i te 3 pozostałe. I teraz w przypadku, w zależności od tego, jaką mamy grupę i czy dzieciaki dość dobrze zapamiętują, tak też możecie do nich dostosować to ćwiczenie. Albo można delikatnie na tych guziczkach nakleić sobie papierem samoprzylepnym kolor, który nas będzie interesował. Można też dzieciom po prostu zrobić legendę na tablicy, że jeden guziczek mamy główny guziczek i guziki dodatkowe. Pod jedynką będzie ukryta ta informacja, pod dwójką ta, pod trójką kolejna i tak dalej. Ja akurat pomyślałam o porach roku, dlatego że to jest taki temat, który się przewija od przedszkola po chyba klasy maturalne jest zdecydowanie uniwersalny. Dlatego zależy nam na tym, żeby zaprogramować teraz wszystkie 4 guziki, tak, żeby zmieniały się nam kolory, 4 ustalone do pór roku, takie, które przyjęliśmy, czyli czerwony, żółty, niebieski i zielony, przynajmniej tak ja założyłam. Pozwólcie tutaj, że będę narzucała, że taką opcję, ale 4 podstawowe kolory najprościej. Czyli chcemy, żeby na każdy guzik przypadał inny kolor. Czy zdecydujecie, że ten będzie pod jedynką, pod dwójką? Dla mnie to nie ma osobiście znaczenia. Natomiast 4 różne kolory.
To co, chwila na działanie. No i mamy burzę w Krakowie. Jednak przyszła. No ale pół godziny jej to zajęło. Ostatnia szansa, żeby się sprawdzić z aktywatorami, bo wchodzimy na kolejne szczeble zaraz. Jak tam? Widzę, że Gosia jest, Ania jest, Karolina jest. Jak tam pozostałe dziewczyny? Idzie nam ta praca? Ciężko. Ania, w czym pomóc? Czy to ta burza tak nam nie sprzyja? Burza. No u mnie też teraz ciężko, ale może przetrwamy. Kiedy będziecie uruchamiały bloczki, to ja od razu wyjaśnię, dlaczego wpadłam na taką nazwę. Ponieważ ja to ćwiczenie widzę tak. Rozkładamy sobie matę i na macie układamy sobie bloczki w czterech kolorach. Jeśli wybraliśmy te, które dopasowały się do pół roku, to świetnie. Jeśli inne, to tylko modyfikacja ćwiczenia i tego, żeby bloczki pasowały do kolorów światełek, które ustawiamy na docie. I teraz prosimy, oznaczamy sobie dota kolorami lub tworzymy z dziećmi legendę i prosimy, żeby zwróciło uwagę na to, który kolor odpowiada któremu guzikowi. I odczytujemy sobie dane z maty, podajemy dzieciom, która informacja nas interesuje, na przykład jaki kolor znajduje się na polu C4, a następnie prosimy, aby odnalazły, który to jest kolor zakodowany u dota i dały dota w dobre miejsce z odpowiednim kolorem. Jeśli chcecie, żeby gra była bardziej dynamiczna, to wtedy wystarczy, że mata jest takim polem tak naprawdę do odczytywania danych. Jeśli nie mata, to wystarczy tak naprawdę zwykła kartownica, tabela wyświetlona na przykład na tablicy interaktywnej, jeśli nie chcecie układać dota. I podajemy współrzędne, których szukamy i dziecko ma odnaleźć kolor na docie. Dlatego tak nazwałam to ćwiczenie, ponieważ same pewnie zauważacie, że są dzieciaki, które dyktanta graficzne robią w taki bardzo intuicyjny sposób, natomiast nie zawsze zauważają jakieś zmiany, które się pojawiają na dyktandzie. Czasem jeszcze te współrzędne na początku nie są tak czytelne. Jeśli zaczynałyście pracę w programie z klasami trzecimi, to zwykle oni już byli obyci w odczytywaniu danych z tabeli. Natomiast w przypadku pierwszaków łączenie tych dwóch funkcji już nie jest takie proste. Poza tym chodzi nam o to, żeby jednak wodziły wzrokiem za tym elementem i w zależności od tego, jakie mają możliwości, to albo mata, albo właśnie wyświetlona kratownica pozwala nam na tą zabawę. Oczywiście można to połączyć też świetnie z zabawą w grę z grą muchę, dlatego że możemy taką kolorową kratownicę ułożyć z dzieciakami, ustalić, gdzie jest nasza mucha,
I w momencie, kiedy stanie na takim polu funkcyjnym, to dzieciaki będą wskazywały kolor, na którym się znajduje mucha. Więc połączymy sobie tak naprawdę kilka elementów, kilka ćwiczeń, które dzieci znają. Natomiast dot będzie tym takim nośnikiem odpowiedzi tak naprawdę u dzieci. A przy okazji ćwiczenie percepcji wzrokowej, przy okazji sprawdzanie i wprowadzanie piękna do współrzędnych, bądź też odwrotna sytuacja, kiedy będziemy wskazywali kolor i mówili, na jakim polu ma się znaleźć dany bloczek na przykład, bądź dziecko będzie decydowało, na którym miejscu chce sobie ten bloczek ułożyć. Wydaje mi się, że ciekawa propozycja do wprowadzenia współrzędnych, na pewno bardziej atrakcyjna niż po prostu odczytywanie tych informacji, no i łącząca kilka rzeczy naraz, bo jeśli to jeszcze będzie powiązane z legendą, którą mają dzieci zapisaną, jeśli to są młodsze dzieciaki, to te pory roku, które są takim elementem, też można sobie tutaj zmodyfikować. Jak myślę w kontekście pół roku, tak naprawdę te cztery kolory są taką uniwersalną reakcją na zagadki związane z nimi, jeśli nie współrzędne, bo jeszcze to są młodsze dzieci, bo tak jak mówię, wiem, że pracujecie też w grupach młodszych, to mogą być zagadki i reakcja danym kolorem, ale tak naprawdę reakcja kolorem może być też wykorzystywana do decydowania przez dzieci, jaka ma być udzielona odpowiedź na przykład w testach Kahoot. Czy ktoś z Was zna testy Kahoot, quizy internetowe Kahoot? Mhm. Czy ktoś poza Agnieszką jeszcze, czy przybliżyć może, czym są testy Kahoot? Mhm. Czy część z Was się orientuje? Okej, Karolina, już mówimy. Ja nie wpisuję tutaj bezpośrednio linku, ale żebyście wiedziały, jak piszą się nazwę, bo czasami umyka. I na pewno na webinarach tikowych będzie informacja, to jest takie tikowe narzędzie, kiedy dzieciaki wypełniają quiz internetowy. Na ekranie pojawiają się pytania, które mają podpięte odpowiedzi. Te odpowiedzi zwykle ustalane są 4 i klikając na tablecie rozwiązanie, wybierają kolor, który pasuje do prawidłowej odpowiedzi. I na przykład mają kliknąć kolor czerwony na tablecie, bo na czerwonym polu znajduje się prawidłowa odpowiedź. Na przykład kolor zielony, bo właśnie tam znajduje się ta odpowiedź. Ale czasami bywa tak, a nawet często bywa tak, że jeszcze opanowanie dzieciaków, na przykład na etapie klasy pierwszej, nie jest takie proste, żeby one wszystkie sobie odpaliły ten test Kahoot, ale zachęcam, żeby od klasy pierwszej już próbować rzucać te testy, bo potem to jest taka naprawdę wisienka na torcie i moje dzieci grają testy i quizy i świetnie się tym bawią. Natomiast wtedy DOT może być naszym panelem głosującym, czyli nie potrzebujemy wtedy tak naprawdę dawać dzieciakom tabletów, ale oczywiście możecie użyć też do tego tablety, bo je macie, tylko żeby zagłosowały kolorem i wskazały, która odpowiedź jest prawidłowa i wtedy też mają taki element uatrakcyjniający, wy wprowadzacie informacje, bądź osoba za to odpowiedzialna, prawidłową informację w teście, a dzieciaki mają przy okazji zabawę, oswajają się z tym quizem. Więc tak myślę na sobie na gorąco, jak można to zastosować z takiej perspektywy DOT-a jako sygnalizatora odpowiedzi. Jeśli będziecie zainteresowane testami Kahoot, to myślę, że na tych tikowych webinariach, ale też jak wpadacie same w internecie, tam jest masę gotowych testów, teraz na stronie code.org też Kahoot się pojawił jako taka propozycja do ćwiczeń, więc te cztery kolory właśnie nam na to pozwalają, czyli wtedy DOT będzie naszym sygnalizatorem odpowiedzi, nie są nam absolutnie wtedy potrzebne żadne dodatkowe dźwięki. Dziewczyny, czy do kwestii aktywatorów są jakieś pytania, czy jakieś się pojawiły pomysły? Już wiecie, że można to sobie szybciutko wprowadzić i wprowadzić jako element taki integralny zajęć. Coś się już w głowie pojawiło.
Jeszcze jeśli chodzi o Kahoot, to wystarczy tam zwykłe konto Gmail, które macie już założone do tabletów, żeby wejść sobie do całego pakietu po prostu quizów do wykorzystania, więc też bardzo taki intuicyjny serwis. Zapisujemy sobie, słuchajcie, projekt i przechodzimy troszkę na inny typ ćwiczeń. Troszkę wskakujemy na kolejny poziom. Gotowe? Trochę się boję, że Wam forma spada. Karolina, dzięki. To jest dla mnie bardzo ważne, jako dla osoby, która tutaj siedzi, żeby wiedzieć, co jest. No oczywiście tu mamy już podpowiedź, jak ten skrypt mógł wyglądać. Podejrzewam, że wygląda u Was tak samo, ewentualnie konfiguracja kolorystyczna mogła być różna, czyli kiedy naciśniesz określony guzik, to DOT reaguje w taki, a nie inny sposób. Więc skrypt dość prosty, dający w pełni kontrolę nad tym, co się będzie działo dzieciakom, więc myślę, że atrakcyjny. Wydaje mi się, że kwestie aktywatorów, kwestie tego, co się znajduje i jakie reakcje, jakie dźwięki mamy opanowaną, dlatego chciałam Wam pokazać coś, co myślę, że da spory zasób frajdy. Spory zasób, jakbym ujęła. Na jednym z mistrzowskich webinarów jedna z naszych trenerek, Asia Panasewicz, pokazywała Dota i Dasza zresztą też, no bo oko to samo i możliwości te same, jako maszynę losującą. Maszynę losującą, którą będziemy mogli wykorzystać do zajęć troszkę jak kostkę. Zanim wrzucę Wam link, który znajduje się tutaj na dole, czy macie pomysł, co DOT może robić, żeby sygnalizować nam jeszcze w inny sposób jakoś swoje rozwiązania, pomysły, czym może jeszcze poruszać, czym może nam zamrugać, co możemy mu zmienić. Jak myślić? Jak może z nami się dogadać? Jakie DOT ma moce, słuchajcie, bo DOT ma super moce, no ale chłopakowi łatwo nie jest. Nóg mu nie dali, rąk mu nie dali. Ale podrywać może. Jak myślicie, czym może podrywać? No okiem, no pewnie, że okiem. Mrugać do nas może. Słuchajcie, mrugać do nas może. A teraz szybko łamie główka. Ile światełek ma w oku DOT? Kiedyś liczyłyście. Zimno? Troszkę mniej. O, mamy pierwszą dobrą odpowiedź, dokładnie w centrum ta odpowiedź się pojawiła. Ania, tak, DOT ma 12 światełek, które można zmieniać. Pewnie pamiętacie, że w aplikacji Go można było ręcznie te światełka tam wklikiwać i zmieniać. Natomiast nam zależy dzisiaj na takiej funkcji, która pozwoli nam w Blockly ustawiać poszczególne światełka do reagowania. I mamy taki warunek, który nam na to pozwala. Projekt nazwałam maszyna losująca i teraz będziemy tworzyć wspólnie, tak naprawdę tak do połowy wspólnie, bo potem zauważycie, podejrzewam, pewną analogię. Natomiast pojawią się całkowicie nowe bloczki, więc zachęcam Was, żebyście uważnie posłuchały, co będziemy robić. Nazywamy sobie nowy projekt, więc otwieramy sobie od nowa wszystko. Ja zaraz Wam pokażę na tablecie.
Czekam chwileczkę na Was. To będzie troszkę wymagający projekt. Mamy, tak? Mamy nowy projekt nazwany wedle upodobań. OK, przepinam się już na tablet. Będziemy z Dota troszkę robić trochę taką kostkę. Nie boję się tego powiedzieć. Trochę taką kostkę. Zdradzę więc tajemnicę. I teraz, dlaczego mówię, że nowe bloczki? Dlatego, że do tej pory używałyśmy bloczków z pola start. Live'a nie udałyśmy go dodnieść. Mogłyśmy, no oczka mu i patrzenia nie zmieniałyśmy, mogłyśmy mu zmieniać kolorystykę, tak? Mogłyśmy wstawiać dźwięki, mogłyśmy wprowadzać różnego rodzaju animacje, odpowiedzi, pytania. Mogłyśmy zdecydować, o ile razy to powtórzymy, po jakim czasie będzie się to pojawiało. Natomiast mamy jeszcze taką magiczną zakładkę, która trochę wszystkich przeraża. To są zmienne, nic innego jak zmienne, które pozwolą nam wprowadzić pewne warunki, w których Dot będzie reagował na to, co chcemy. I teraz zaczynamy sobie od bloczka pierwszego, którym chcemy zdecydować, że jeżeli zostanie u nas coś wylosowane, bądź wynik, który wprowadzimy, będzie równy danej liczbie, to Dot zareaguje w określony sposób. Pokażę jeszcze raz. Wchodzimy sobie w zmienne, to jest przedostatnia zakładka i wybieramy sobie pierwsze pole z taką kropeczką, pomarańczową kropeczką. Zabieramy sobie ten bloczek i wrzucamy go sobie na pulpit. Mamy? Nie chcę przejść dalej, jeśli nie będę wiedziała, że wiecie, gdzie jest. Ten punkt z liczbą 0 pozwala nam na rozwinięcie sobie różnych opcji. Kiedy wejdziemy na 0, możemy sobie zmieniać te zmienne. One są tutaj ustalone jako kostki, ale my sobie zostaniemy przy tej kropce. I możemy wprowadzać różne modyfikacje. Dash nas tu na razie nie interesuje. Możemy zmieniać sobie liczby. To jest klasyczna zmiana liczb, tak jak na kalkulatorze, bo chcemy wprowadzić inną wartość. Natomiast mamy takie pole z kostką, które powoduje, że podczas wyboru naszej zmiennej będziemy poruszać się w pewnym zakresie liczbowym, który określimy. Mnie interesuje zakres liczbowy taki jak na kostce, i jednocześnie, żeby to była liczba, żeby to był taki zakres, że nasza liczba 12, którą mamy zgodną z naszym okiem, była podzielna, była łatwo podzielna, więc wybieramy sobie, że zakres, który nas interesuje, obejmuje liczby od 1 do 6, czyli tak jak na kostce. Zmieniamy to sobie, dodając bądź odejmując na panelu. W momencie, kiedy pierwszą wartość wprowadzimy, i drugą, klikamy sobie strzałkę. I popatrzcie, mamy znowu to słowo, które nam mówi, że ono coś, że Dot będzie coś losował. Tak jak było przy, losowaniu dźwięków, tak? Czyli sugeruje nam to, że w momencie, kiedy uruchomimy program,
to odbędzie się jakieś losowanie. Coś się będzie działo nie do końca w pełni zależnie od nas. Mamy? No i teraz będziemy sobie wprowadzać warunki. Chcemy, żeby w konkretnym momencie pojawiła się określona reakcja. Kiedy wejdziemy sobie w nasze bloczki do zmiennych, mamy tam takie pole if, czyli jeżeli. Jeżeli z zakresu moich liczb, czyli z naszego pomarańczowego kółeczka, wylosowana zostanie liczba, która będzie równa 1, tak? To coś tam. To coś tam. Na razie jesteśmy w fazie to coś tam. Mamy warunek. Jeżeli zadzieje się to i to, to DOT zareaguje w określony sposób. No i jak myślicie, gdzie znajdziemy tą naszą reakcję, czyli oczko? Gdzie będzie nasze oczko? I to mruganie do nas. Sugerujecie light, no to zaglądamy. Mamy light. Jak myślicie, co w tych światełkach? Które to będzie nasze oczko? No widzicie, nie taki straszny ten angielski. Dokładnie tak, jak mówisz. I teraz znowu ten bloczek pozwala na rozwinięcie opcji. No i popatrzcie, znane oko, czyż nie? Dokładnie ta sama opcja, która jest w Go. Jeżeli oczko jest zaznaczone na, dokładnie światełko zaznaczone jest na kolor biały, to znaczy, że będzie się świeciło. Jeżeli będzie czarne, to znaczy, że nie będzie nam się włączyło. Ustaliłam te dwa. I teraz dziewczyny, dlaczego mówię, że do pewnego momentu działam ja? Zwróćcie uwagę, że mamy do wylosowania tych opcji aż od 1 do 6. Zależy nam, żeby ustawić naszego dota tak, żeby on i na jedynkę zareagował, i na dwójkę, i na trójkę, i na czwórkę, i na piątkę, i na szóstkę. W związku z tym musimy dołożyć nowe warunki. Znowu znajdujemy sobie if. Mamy kropkę, równa się 2, tak? I znowu wrzucamy oczko, ale teraz chcemy, żeby się świeciły kolejne 2, czyli te. Czyli musimy wyłączyć pozostałe, tak? Chciałabym, żebyście teraz rozplanowały te warunki od 1 do 6, tak, żeby z każdym kolejnym warunkiem wprowadzać dwa nowe światełka. Dwa nowe światełka. Podejrzewam, że będzie na to potrzebna dłuższa chwila, więc ja poczekam. Ja poczekam. Jeśli będą pytania, to wtedy na bieżąco bardzo Was proszę, żebyście rzucały informacje. Ale co zrobicie same, to to wasze. Thank you.
Jeszcze chwileczkę. Troszkę wklepywania jest, no ale tak jak mówiłam, jeśli wprowadzicie to już jako swój program, to po prostu to macie. Ready, steady. Fajnie. Okay. No dobra. No to zapodaję tu w linku, co się nam może przydać. W międzyczasie, jak jeszcze będzie dziubał, to może zaglądnąć w to, co wrzuciłam. I daj Boże, żebym wrzuciła dobrą rzecz. Zaraz odpalam go. Wiem, że super mocno. Zaglądnijcie do tego, co wrzuciłam. Jak tam dziewczyny? Czy te dziewczyny, które się nie odzywają, tam jeszcze są? Czy już może wiadomości? O, jakieś poruszenie. Są. Ktoś tam jest. Super. Boże, dziękuję. Ale to znaczy, że uważnie słuchajcie, słuchajcie, mam nadzieję, że działacie. Tak w to bardzo wierzę. Czy potrzebujecie jeszcze chwilki, żebym nie zdradzała rozwiązania? Okej, okay, dobra. Słuchajcie, jak to wygląda? Jak to wygląda u mnie? Mam nadzieję, że widoczne. Do każdego pola mamy przyporządkowaną reakcję, czyli kiedy będziemy losować jakąś daną liczbę. Aha, Gosia, spokojnie. Moja droga. Ważne, żeby dobrze, a teraz już masz taki kawał pracy na tablecie wykonany, że już teraz to bułka z masłem. Przypisałyśmy do każdego wariantu, do każdej liczby określoną reakcję. W związku z tym już przerzucam na tablet, żebyście zobaczyły, co się będzie działo. Odpalam mojego dota. I jeszcze mój tablet, dobra. Tak na marginesie niesamowite czary. Słuchajcie, że tak się tam pięknie da tablet pokazać. Butę. To taka magia. Aż normalnie chyba jak jeszcze zaglądnę w ten minut Częstochowski, to muszę gdzieś tam tą Karolinę odhaczyć, ale wszystkie dziewczyny świetnie dajecie radę, bo tempo myślę wymagające. Popatrzcie, co się dzieje. Muszę oczywiście sparować mojego dota, no bo jak wyłączę automatycznie goto, to jest, co jest. Ale muszę wam powiedzieć, dziewczyny, że przy tych nikach, jak ma każda wpisana 46, tak, wiecie, przy mnie to się rocznik urodzenia wpisywała, wszystkie jesteście rocznik prawie 46, a tu młode same dziewczyny. Mamy? I teraz popatrzcie, co się dzieje. Jeżeli uruchomię program i teraz u was prawdopodobnie zaczęłoby od razu śmigać. Ja nie powiedziałam jeszcze, że na początku wprowadziłam guzik i reakcję, no bo aktywator dobieracie do siebie. O, no to Aga, to gdzie tam? Ja akurat wybrałam guzik, dlatego że on mi się kojarzy z takim mechanizmem uruchamiającym jakieś losowanie. Natomiast zwróćcie uwagę, że w lewym górnym rogu pojawiła się ta nasza pomarańczowa kropka i pod nią pojawiła się liczba. Kiedy nacisnę guzik, to cały program został przeanalizowany i wylosowana została liczba 6. W związku z tym, że została wylosowana liczba 6,
to też zapaliły się też określone światełka. Sprawdzamy. Oj, coś nam tu. Jest piątka. Myślałam, że cały czas, słuchajcie, będzie mi szóstka losować. Się przeraziła. Widzicie? Losujemy. Czyli nasz dot stał się w tym momencie kostką. I teraz ja wybrałam oko, dlatego że w tym linku, który wam tam podesłałam, jest takie, no ja mam taką roboczą wersję dziewczyny, naprawdę, ale tam wysłałam takie kółeczko, no ciężko mi się, słuchajcie, przykłada, które można sobie na glutku przykleić. Na glutku mówię takim, wiecie, takiej plastelince. Przykleić sobie do tego oczka, dopasować oczywiście tak, żeby ten promień światła padał tam, gdzie ta nasza, tam, gdzie te nasze dwa oczka. I na tym kółeczku wpisać liczby, trudności ortograficzne, może głoski, jak zaczynacie działanie z dzieciakami, może liczby, bo będzie podzielność danych liczb. Tak naprawdę pomysłów myślę, że jest kończenie wiele, ponieważ on w tym momencie tylko po naciśnieniu guzika będzie nam losował kolejną opcję. Na kogo wypadnie? Na tego bez. Podaj słowo zaczynające się na taką literę, słowo, w którym znajdziesz taką trudność ortograficzną, podaj słowo, które się kończy daną głoską, więc jest tutaj spory pakiet informacji do wykorzystania. Oczywiście ten skrypt, który macie tutaj, po drobnej modyfikacji, jak się pewnie domyślacie, pozwala również na to, żeby dot był kostką w innej opcji, bo to nie oczkiem musimy rugać, ale można zamiast opcji oko wprowadzić inne, dźwiękowe, zagadkowe. On może podawać liczbę, którą wylosujecie. To może być też tak, że te oczka będą się zapalać, określona liczba oczek się będzie zapalać w różnych konfiguracjach, co szczególnie w zakresie wprowadzania pierwszej dziesiątki dla takich maluchów przelicz szybko, ile oczek wypadło, ponieważ jak pewnie słusznie, jak już pewnie zauważyłyście, ja wierzę w was, że zauważyłyście, wariantów możecie dołożyć więcej. Możecie sobie tworzyć różne konfiguracje zapalania tego oka i tylko zwiększyć sobie zakres losowania i dołożyć kolejne warunki. One mogą być związane raz z dźwiękiem, raz z reakcją kolorystyczną, tylko że dochodzi nam tu ten element losowania i teraz dzięki wprowadzeniu zmiennych macie możliwość łączenia tych różnych opcji, które się pojawiają. Czy przychodzi wam jeszcze jakiś pomysł do głowy na wykorzystanie takiej mega kostki? Wpadłyście w ogóle na to, że może być kostka? I to jeszcze z mrugającym okiem? Jakie pomysły? Co jeszcze się może zadziać? Rzucajcie, dziewczyny, na gorąco. Na pewno już któreś się pojawiło w głowie. Co jeszcze można z tym zrobić? Karolina, z czego będziesz rzucać? Z czym nie wasza wina? A, losować imiona dzieci. No przy mniejszej grupie tam masz zakres. Tabliczka mnożenia. Ja też uważam, że tabliczka mnożenia się fajnie sprawdzi, bo oczko losuje albo... O, no to Ania, to przy ósemce, to ty jeszcze możesz siebie i panią dyrektor dołożyć tego w tym rozumieniu. Dokładnie. Więc tak jakby zakres tutaj jest sporo. Oczywiście, jeśli wy udoskonalicie to swoje kółeczko do naklejania, no to świetnie. No ja tak naprawdę taką roboczą czyniłam, żeby wam ułatwić, ponieważ ona jest sformatowana na stronę A4, więc od razu po wydrukowaniu na sztywnej karteczce powinna nam pasować, bo tak sprawdzałam, żeby była. Tabliczka mnożenia, trudności ortograficzne, losowanie dzieci, tak jak oceniałem kształtującym patyczki, tak? Więc taka świetna kostka. Coś jeszcze? Tak, wyłączałam te dwa,
wyłączałam te dwa, żeby zapalały się kolejne. Tak, masz rację. Bo jeżeli chcesz, żeby zapaliły się konkretnie. Aha. Aha, że musiałeś zapalić wszystko. Znaczy oczek jest 12, znaczy tych LEDów jest 12. W związku z tym ja po prostu po kolei ustalałam na oku, żeby zapalały się kolejne dwa. Tylko że ja wyłączałam pozostałe. Bo jeżeli ty włączysz, to tak jak mówisz, w pewnym momencie włączą ci się wszystkie. Ale tak naprawdę konfiguracja tych zapalanych światełek, to znowu jest twoja jakaś tam fantazja. Fajnie, Aga, fajnie, bo to znaczy, że nie będzie to dla ciebie stanowiło problemu, jeśli już wiesz, o co chodzi. Ja sobie jeszcze myślę tak, że tak naprawdę można te przeciwległe oczka ustalać na przykład tak, że mamy trzy spółgłoski i trzy samogłoski i wtedy na przeciwległych brzegach będą się zapalały i mamy na głos wygłos. I szukanie wyrazów. No tu wydaje mi się, że już tak naprawdę kwestia pomysłu, znajomości grupy, tego, co jeszcze można wprowadzić i co zrobić z dzieciakami. Tu już myślę, kwestia dogodna. Czyli mamy zmienne. Jak tam? Obawiał się ktoś zmiennych? Zmienne to nic innego jak wprowadzanie takich podstawowych warunków. Jeśli stanie się coś, to zareaguj w taki, a nie inny sposób. Pewnie też widziałyście, tutaj mamy opcję ustalania tego zakresu. On jest naprawdę bogaty. Widzicie? Tu można powariować z tymi zmiennymi. Naprawdę. Tu można zrobić taką kostkę, że szok. Natomiast zakres liczbowy też w zasadzie pełen tego, co się będzie działo. To lotka można zrobić, pewnie. Pewnie, a wiecie, jeszcze można robić tak, że losujecie liczby, pewnie, no każda z Was pamięta i wie, jak wprowadzamy cyfrę setek, dziesiątek, tak naprawdę można wylosować liczby i z tego tworzyć, wylosować cyfry i z tego tworzyć liczby, tak? Które będą miały w cyfrze dziesiątek, taką i taką i tak dalej. Więc tak, troszkę tak jak mówisz, Aniu, trochę taki totolotek i trochę taka maszyna losująca do wybierania tego, co potrzebujemy w danym momencie. Dokładnie tak. Słuchajcie, czekam jeszcze na pytania, jeśli o to chodzi. Dam mu chwilę odpocząć, bo jeszcze mam jedną supermoc, no może dwie. Wrzucę dziewczyny na gorąco propozycje, pomysły, co jeszcze może się pojawić. Totolotek mi się podoba. Ten program nawet można byłoby nazwać Totolotek. Ale już jestem przekonana, że każda z Was swojego totolotka tam stworzyła. Damy chwilę gotowi odpocząć. Ja myślę, że przyczepienie tego na takim glutku, tej plastelnicy będzie takie najbezpieczniejsze. I wtedy on może sobie spokojnie też stać na stojaczku, jeśli to będzie uruchomienie przez guziczek, który jest u góry. Słuchajcie dziewczyny, moja propozycja jest taka. Mamy godzinę 19:37. Mam jeszcze przed Wami dwie takie naprawdę mocne rzeczy. Potem zakładam, że jeszcze trochę podyskutujemy, zastanowimy się, co jeszcze można zrobić. Jeszcze na świeżo przyjdą pomysły, ale żeby świeżość się mogła pojawić, zakładam, że każdy teraz jeszcze potrzebuje chwileczkę odsapki. Więc proponuję dosłownie 10 minut przerwy i takie rzeczy już na podsumowanie. Czy tak może być? Żeby to się ułożyło? Super. W takim razie 10 minutek, czyli mamy, ja mam 19:38, 19:50. W takim razie wkraczamy, jeszcze herbatka, bomboszki i jeszcze parę supermocy na koniec. Mam nadzieję, że dzielnie trzymacie. To do zobaczenia za 10 minut.
Wąski. Słuchajcie, jesteśmy już na linii. Myślę, że już wszyscy złapali to, co jest im tam potrzebne do tego, żeby jeszcze troszkę wytrzymać. Ja serdecznie dziękuję tym wszystkim osobom, które tutaj tak dzielnie słuchają, bo w zasadzie nas nie ubywa mimo późnej pory, więc mam nadzieję, że naprawdę sporo korzyści z tego dzisiaj wyniesiecie. Ja chciałam jeszcze powiedzieć tak naprawdę o dwóch takich jeszcze istotnych rzeczach. Nazwałabym tą wisienką na torcie, ale także chciałam Wam pokazać, że już sporo za Wami. Ponieważ wspominałam Wam dzisiaj o tym, że mamy możliwość grania w puzzle. Puzzle, czyli w taką grę, która otwiera nam kolejne poziomy i etapy. Wchodzi się na nią przez opcję w lewym górnym rogu, wybiera się puzzle i tam wtedy otwiera się nam panel, który pozwala nam na przechodzenie poszczególnych misji. Obawiam się, że u Was bez sparowania z dotem tych kolejnych pól nie uda się otworzyć, ale nic się nie martwimy, zaraz powiem, co znajduje się pod poszczególnymi tutaj przy okazji dam szansę dobiec jeszcze tym osobom, które gdzieś tam jeszcze dobiegają z kawą. Jeśli komuś nie powiedziałam dzień dobry z tych osób, które się pojawiły później, to też mówię dzień dobry już tak przy finale wręcz. Zakładam, że już jesteście. Przynajmniej wierzę w to, że nikt nie uciekł. Ale uciekł, bo naprawdę go burza przegoniła.
Kawa jest dobra o każdej godzinie. Aniu. Ja jestem akurat smakoszem kawy. Słuchajcie, wrzuciłam wam tutaj na tablicę rzut tej takiej gry. Mamy 10 misji, które możemy przejść. 10. Które otwierają się, odblokowują się po wykonaniu kolejnych zadań. I zastanawiałam się na początku, czy przechodzić z wami te wszystkie opcje, ale uznałam, że lepiej pokazać wam tak naprawdę zastosowanie bloczków, to do czego by wykorzystać, żebyście same poczuły frajdę tej gry, bo pokazać wam to zabrałabym wam najlepsze. Ja kiedy rozpoczęłam realizowanie tych misji, to dopóki nie skończyłam, nie byłam w stanie się oderwać po prostu od zadania. Czasami pojawiały się takie problemy techniczne, typu, że zostawiłam na dłużej Dota, on gdzieś się mi na chwileczkę zawiesił, ale wtedy wystarczy go włączyć ponownie, sparować, ponieważ te punkty, na których jesteście, one zapisują się z automatu. Co nam daje przejście takiej opcji również z dzieciakami, szczególnie jeśli macie dzieciaki takie, które sprawnie się w tym poruszają. Po pierwsze, przejście poszczególnych zadań otwiera nam całą ścieżkę gotowych projektów, które zapisują się na waszym tablecie. I wtedy w zakładce projekty, poza waszymi projektami, które wykonałyście dzisiaj bądź wykonacie w kolejnych dniach, będzie cały pakiet tajemniczych nazw, w których będą te rzeczy, które zrobiłyście tam. A co się tam ukryło? Zrobienie kuli disco na przykład, chociaż podejrzewam, że już się w głowie pojawia, jak zrobić kulę disco i które bloczki wykorzystać, bo to też o to chodzi. Pojawił się taki specjalny alarm, który można wykorzystać. Właśnie reakcja na to, czy ktoś bądź dany bodziec jest pozytywny czy negatywny. Więc to wszystko ukryte jest w tych projektach, które za przejście tej gry, zachęcam do przejścia jej z dzieciakami, mając tylko Dota. Super mocnego. Pozwala nam na zdobycie takiego pakietu gotowych projektów, które wykorzystacie gotowych, to znaczy takich, które odblokowałyście i które tak naprawdę same stworzyłyście, natomiast z drobną podpowiedzią. Znajduje się wśród tych projektów taki jeden, który uważam, że szczególnie zasługuje na naszą uwagę, który, no nie ukrywam, że gdybym sama tworzyła ten projekt od początku do końca, to chyba w ogóle nie ugryzłabym tego tak jak tam. Myślę, że zaraz zrozumiecie. Natomiast pewnie was zastanawia, co się znajduje na lewym obrazku. Otóż w pewnym momencie w trakcie przechodzenia gry otrzymuje się certyfikat. Ten certyfikat sobie można zapisać i zamiast moich danych, które ja mam tam, można wpisać klasę. Myślę, że dla dzieciaków i z czego można edytować w trakcie, więc potem można zmieniać te osoby, więc można dodatkowo dzieciakom taki certyfikat przejścia opanowania podstaw programowania wręczyć dzieciom w prezencie. Doskonale wiecie, że dla dzieciaków to są szalenie istotne rzeczy, a jeżeli przechodziłyście godzinę kodowania, to pewnie macie też pakiet informacji, że taki certyfikat dzieciaki mogą też uzyskać, więc będzie kolejne do biblioteczki, można to zbierać klasowo, więc myślę, że sporo korzyści z tego płynie. Dlatego zachęcam was do tego, żeby dorwać Dota i żeby podziałać. I między innymi w tych projektach jest taki projekt, który się nazywa Gorący Ziemniak, mówiąc po naszym, czyli Hot Potatoes, czyli taka gra, którą pewnie kojarzycie. Zwykle ją się kojarzy jednak z językiem angielskim, ale czy wiecie, o co chodzi w grze w Gorącej Ziemi? Czy może kojarzycie tę grę? Nie? Mhm. To może i lepiej. No właśnie, bo ona jakoś tak, muszę wam powiedzieć, że ten Gorący Ziemniak też mi się raczej pojawiał na studiach języka angielskiego i tam właśnie Hot Potatoes to był taki hit. A tak naprawdę gra jest, rzekłabym, o, pomidora, no to pomidory zdecydowanie nasz lokalny, tak, lokalny przysmak i lokalny klimat gry. Gorący Ziemniak to nic innego jak podawanie sobie jakiegoś przedmiotu w tej sytuacji Dota, który będzie wydawał nam odgłos w
pewnym losowym momencie. Chciałabym, żebyście dosłownie chwilę zastanowiły się, jak ułożyłybyście swój skrypt, żeby stworzyć taką grę, której ruszając dotem, on będzie w określonym momencie reagował na dźwięk, ale nie może reagować na aktywator, bo reagowałby za często. Czyli co możecie zrobić takiego, żeby on w pewnym momencie wydawał jakiś odgłos? Zastanówcie się przez chwilę. Gorący ziemniak. Jak byście by to zrobiły? Gorący ziemniak po polsku. Jakieś pomysły. Co z gorącym ziemniakiem? Co można ustawić takiego dotowi, żeby on reagował na dźwięk? Właśnie mi dotyczy, jak tak mam robić się. Właśnie sturlał tam gdzieś daleko. Chcemy, żeby dzieciaki się bawiły i w pewnym momencie pojawiał się dźwięk. To jest w naszym potocznym rozumieniu to jest tak zwane piłka parzy. Czyli szybko chcemy podawać pewien element, żeby nie złapać go, nie trzymać go w rękach w momencie, kiedy będzie wydawał odgłos. Tak, w taki klimat, jak piłeczka podawana. Mhm. Dokładnie w taki klimat. Czekam na propozycję. Jak byście zrobiły gorącego ziemniaka po polsku? Nie będą chcieli potrząsać, bo zwróćcie uwagę, że zależy, by nie było reakcji w momencie, kiedy będziemy trzymali go w rękach. Czy będzie nam potrzebny w ogóle aktywator? Bo my chcemy mieć go w rękach wtedy, kiedy on nic nie robi, kiedy jest cicho. A kiedy będzie w naszych rękach i będzie wydawał odgłos, to go chcemy szybko podać, bo on nie był w naszych rękach, to jest gorący ziemniak, gorący dot. Można by było powiedzieć. I to jeszcze mrugające oczki. Dobrze kombinujecie. Można ze współrzędnych. Bardziej ze zmiennych. Myślę, że o zmiennych myślisz. Widzę, że w głowie się tam, słuchajcie, kotuje pomysł. No to uwaga. Kiedy zagracie w puzzle, odblokuje wam się program. Pytanie, która z was napisałaby go w taki sposób? Mam nadzieję, że go widzicie dobrze. Czyli mamy, że kiedy naciśniemy u dota guzik u góry, rusza program, on losuje od 2 do 10 różne wyliczenia, jeżeli coś tam się dzieje, to zareaguje światłem i tak dalej. Monika, masz w 100% prawo nie myśleć, ale jeszcze większe prawo masz sądzić, że nie napisałabyś tego programu w taki sposób. Otóż jest to program, który jest zaprogramowany przez puzzle, więc po przejściu wy go będziecie tam miały. Natomiast tak naprawdę te propozycje, które wy miałyście, dużo prostsze, czyli
wydaj jakiś odgłos po określonym czasie i ustawienie tego, że raz to się będzie działo po 5 sekundach, raz po 7, żeby dzieci sobie nie doliczyły, raz po 8 i zapętlenie tego da nam podobny efekt. I ja też osobiście zrobiłabym to tak, jak mówicie, więc jak odblokowałam ten program i tak usiadłam nad nim, to myślę sobie, jeju, jak to skomplikowanie tutaj brzmi. Jeśli zobaczyłyście przed chwileczką takie światełko, że nie, wcale to nie musi to tak, możemy to zrobić po swojemu, to znaczy, że tak naprawdę już jesteście gotowe na działanie z dotem. Bo w tym dzisiejszym webinarze chodziło o to, żeby wyposażyć was w taki pakiet informacji, żebyście same zaczęły szukać, kombinować, ułatwiać sobie i modyfikować to, co już stworzycie. Myślę, że dodaje takie możliwości i tak naprawdę przepracowanie bloki na docie jest świetnym kapitałem do pracy z Daszem. I pada wiele pytań, jakie są supermoce dota. Myślę, że kilka możecie już dzisiaj wymienić, bo po uruchomieniu tego programu po prostu będzie działało to tak, że on co jakiś czas będzie wydawał odgłos, czyli dokładnie to, co chciałyście osiągnąć. Natomiast w momencie, kiedy przepracowałyście bloki, w momencie, kiedy znacie świetnie dota, można wykorzystać kolejne supermoce. Bo czy wiecie, jaka jest mega super moc dota? Zawsze pytam o to dzieciaki. Mega super moc dota. I nie boję się powiedzieć, że między innymi po tym rozpoznajemy, czy dot jest kobietą, czy mężczyzną. Chociaż może się nie obrazić do taką interpretację. Czy wiecie, jaka jest super moc? Są tam jacyś panowie na planie, żeby się nikt nie obraził. Kulisty. Słuchajcie, z dotem to jest tak, że oczywiście poza tym, że jest uroczy, zachęca do tego, żeby go łapać, dotykać, żeby robić różne rzeczy. Ja pozwoliłam sobie tutaj wrzucić takie zdjęcie poglądowe na propozycję. Nie wiem, czy to w ramach ciekawostki na koniec. Nie wiem, czy wiecie, że istnieje taki dot. Ha! I już mi lakier nie pasuje. Słuchajcie, Wonderf wypuścił takiego dota z takimi różnymi dodatkami. On ma inny kolor, znaczy ma funkcje dokładnie te same, natomiast ma inny kolor. I jedną z propozycji do dota jest to, żeby właśnie przez nadawanie mu, żeby nadawać mu różny charakter poprzez nanie różnego rodzaju masek i tym podobne. Mamy zwolenników i przeciwników takich rozwiązań. Ja myślę sobie, że przy maluchach nadanie temu jakiejś opowieści nie będzie złym rozwiązaniem. Sam Wonder proponuje taką opcję, żeby nabrało to pewnego koloru. Natomiast nieważne, czy on jest zielony, czy on jest niebieski, kulisty zdecydowanie. Czy już wymyśliłyście, co jest jego prawdziwą supermocą, bądź jej? Odpowiem, że mi to się troszkę kojarzy z bajką Pinki i Mózg. Może tak. Pinki i Mózg. Kim będzie dot w tym układzie? Mózgiem. No dokładnie. Dokładnie będzie mózgiem, dlatego że jak przeanalizowałyście te bloczki, to zapewne zauważyłyście, no Jacek i Agatka, też dobre interpretacje, na pewno zauważyłyście, że mamy tam aktywatory zarówno do Dasza, jak i do Dota i te bloczki możemy sobie dowolnie
sympatyczniejszy, ale mniej kulisty. Można zdecydowanie sobie łączyć. I ponieważ nie naszym tematem dzisiaj jest zajmowanie się Daszem, które oczywiście czasami przybiera rupozy, to zdjęcie akurat ze strony Wondera, i pewnie też chciałbym mieć supermoce i pewnie ich też ma sporo, nie wiem czy dokładnie takie jak Dot, ale nasz Dot zdecydowanie ma mega supermoc, bo może sterować Daszem. Jak to mówią, głowa, ale szyja, wiemy, drogie panie. Więc Dot ma tą super funkcję, że może wydawać polecenia Daszowi. Dlatego na koniec chciałam wam, zbierając te informacje, kiedy już przejdziecie, będziecie czuły, że przeszłość cały ten etap, że blokli to już macie w małym palcu, dzieciaki świetnie sobie ze wszystkim radzą, to tak naprawdę włączenie do aktywności Dasza, który będzie reagował na nasze aktywatory dotowe, pokaże taki ciekawy, ponieważ podejrzewam, że już inne wam przychodzą do głowy, czyli te najprostsze, kiedy potrząśniesz dotem, to wtedy zacznie tańczyć na przykład. Czyli uruchomimy sobie bloczek when dot shake, dash robi coś innego. Po prostu połączymy sobie te same bloczki, które połączyłyśmy w reakcji z dotem, tylko zmienimy na dasha. Tu wydaje mi się, że sprawa jest przyjemna i dość klarowna. Natomiast podejrzewam, że zależałoby wam, żeby też Dasz mógł się poruszać poza jakimś tam zakresem podstawowym. I chciałam wam od razu zagwarantować, że takie rozwiązanie też działa. Czyli ustawiamy reakcję, nie będę podpinała pod tablet, bo ciężko mi tutaj tego Dasza wam tu pokazywać, natomiast będziecie musiały uwierzyć na słowo, a jutro jestem przekonana, że wszystkie sprawdzicie, że kiedy ustawimy reakcję, kiedy Dot usłyszy na przykład klaśnięcie rękami, to Dasz jedzie do przodu o jakąś określoną odległość. Dlaczego zaproponowałam takie rozwiązania? Dlatego, że ja osobiście, kiedy sprawdzam na przykład rachunek pamięciowy u dzieciaków, to wprowadziłam taką regułę, że jeżeli odpowiedź, którą podaje dziecko, jest prawidłowa, to dzieci klaszczą ręce. Jeżeli coś jest nie tak, podnoszą rękę do góry, zgłaszają ewentualnie tutaj informacje, co można zmienić i z czego wyniknął błąd. I możemy pobawić się w taką prostą grę, kiedy mamy Dasza na starcie, i będzie musiał on pokonać odpowiednią trasę, natomiast będzie jechał do przodu, jeżeli będą dzieciaki udzielały prawidłowych odpowiedzi, natomiast będzie jechał do tyłu w momencie, kiedy będzie zła reakcja, dlatego wybrałam akurat reakcję shake jako potrząśnięcie, czyli nie tak jak poruszamy głową, ale możemy oczywiście dać też spójrz na dół, to już jest kwestia tylko i wyłącznie waszego dogrania i decyzji. Wtedy zabawa kończy się w momencie, kiedy Dasz pokona linię mety dzięki pomocy dzieciakom i dzięki sprawnym odpowiedziom, dlatego że wtedy jego supermocą będzie sterowanie Daszem. Czy dobierzecie do tego inne rozwiązanie? Aktywatory znacie wszystkie, bloczki macie opanowane do perfekcji. Czy będziecie chciały, żeby on wtedy wylosował reakcję, którą będzie miał Dot, wylosował słowo, które powie Dot? To już jest tak naprawdę kwestia waszego indywidualnego wyboru, bo w tym momencie to wszystko spina się dokładnie tak samo, jak robiłyśmy to dzisiaj. Tam nie będzie zaskakujących rzeczy. Tak jak łączyłyście bloczki do Dota, tak będziecie dokładać reakcję Dasza. Trzeba będzie wtedy sprawować dwa roboty, które będą wam integralnie działały i zwrócić uwagę na to, tylko którą reakcję, który bloczek dopasowałyście do odpowiedniego robota, żeby się nie okazało, że zrobiłyście coś na odwrót, bądź coś innego, inny robot wam szczeka, niż założyłyście, że ma być w waszym projekcie. Czy pojawia się wam pomysł, jak można by było tutaj Daszem pokierować, jak wykorzystać tą opcję? Tej supermocy, którą zostawiłam w rękawie na koniec. Jakaś opcja? Coś jeszcze może zadziać.
Jeśli zainteresowałyście się bloczkami i dodacie sobie bloczki ruchu, które są w Daszu, to pamiętajcie, że odległości możecie sobie modyfikować w zależności od potrzeb. Dasz może przesuwać kubeczki, może zmieniać też kolor w odpowiedniej sytuacji, bo będzie poruszał się po centrum klasy. Tylko wasza fantazja. Liczę, że jakieś 2-3 pomysły tutaj wskoczą jako inspiracja. Słuchajcie, z nutru częstochowskiego. Jest bardzo twórczy nuc, więc wierzę, że tutaj zaraz się pojawią pomysły. Już kawa dopłynęła, bądź herbatka, a burza minęła całkowicie. Już się boję, że się barwy szczęścia zaczęły i tak po prostu wszyscy uciekli. Może macie jakieś pytania związane jeszcze z tymi reakcjami, z tym, co można zrobić? Może coś wam zaświtało, ale nie wiecie, czy można to wykonać? Może jakieś kwestie z samą obsługą blokli? Coś jeszcze przychodzi do głowy? Albo coś wymaga jakiegoś doprecyzowania? Co oznaczają owoce? Wiesz, to jest tak, że możesz wybierać kilka zmiennych, na które będzie, na które będzie reagował, więc to jest tylko kwestia umowna do ustalenia zmiennych. Że sygnały przykrzesz do kropek, a do bananów coś innego. To jest nazwa zmiennych, bo możesz na różne to reagować. Możesz mieć różne przedziały, które wprowadzisz. Różnych reakcji możesz oczekiwać. Słuchajcie, czy udało mi się was dzisiaj chociaż trochę przekonać, że Dot, chociaż niepozorny i siedział do tej pory w szafie, to ma trochę supermocy? A tak, czy... Kiedy zastanawiałyście się nad pracą z Daszem i Dotem, to pojawiały się takie opcje, do czego można Dota wykorzystać, albo do czego zakładałyście, że można go wykorzystać. To było oczywiste, a o, jutro wyjdzie z pudełka. No właśnie, ja też miałam takie poczucie, że niestety Dot nie wychodzi zbyt często. Głównie dlatego, że ta aplikacja podstawowa Go niespecjalnie rozwija ten wachlarz, a z Blockly się trzeba oswoić. I ja myślę, że o to oswojenie głównie chodzi. Też tak dużo osób pisze, więc czekam, czekam, czekam. A wolą, bo jeżdżą. Znaczy, wiesz co, czy mniej atrakcyjne. On na pewno pełni inną funkcję niż Dash, dlatego że Dash, no jednak ze względu na to, że
mam od sterowania, no i tak jakby od tej strony można to pokierować, no jest dla nich atrakcyjne. Natomiast o tym, czy pokażesz te inne zastosowanie i czy wpleciesz to odpowiednio w grę, w zabawę, w fabułę, to już zależy tylko i wyłącznie od ciebie. Chodzi też o to, żeby w momencie, kiedy inne grupy działają, na przykład z Daszem, jednak Dota uruchamiać i nie zakładać, że już robotów w tym momencie w szkole nie ma. Czy dla małych, tak jak mówisz, Monika, to trochę zależy od scenariusza, od fabuły zajęć. Czy dla małych dzieci nieatrakcyjne? Ja właśnie myślę, że szczególnie dla tych małych atrakcyjnych, dlatego że w momencie, kiedy nie znają tych reakcji, jeszcze nie wiedzą, czego się mogą spodziewać i czy on wybuchnie, czy nie wybuchnie i co się dzieje, to one są faktycznie zainteresowane. Ta losowość i to, że tam to może być taka kulka z niespodzianką, myślę, że może być dla nich atrakcyjna. Tym bardziej, że to, że on się turla, no tak, dokładnie, one go głaskają, tulą, to, że on się turla, ja nawet spotkałam się też z taką propozycją, to pewnie też same jesteście w stanie szybciutko wydrukować. Już Agnieszko powiem, jesteście w stanie wydedukować, że można na przykład z niego zrobić taką kulę świecącą, reagującą na dźwięk, więc może być na przykład takim cichaczem przy drzwiach, który pilnuje porządku. Tak naprawdę DOT wymaga wprowadzenia w pewną fabułę, on musi być w czymś osadzony, musi pełnić jakąś ważną rolę. No, on nie jest stworzony do prostych rzeczy, mimo swojego wyglądu. Natomiast tak, jeśli chodzi o sterowanie, to tak, dwa roboty naraz, czyli Dasza i Dota. Dwa roboty naraz. I one się wtedy w okienku pojawią jako dwie główki i będą widoczne jako dwie, no bo musi być wiadomo, gdzie jest reakcja. I tak naprawdę wszystkie te rzeczy, które zaproponowałam wcześniej do Dota, mogą być połączone z Daszem. To Dasz może reagować w określony sposób, świecić się w określony sposób. Ja sobie jeszcze myślę tak, że tak naprawdę to na przykład Dot wtedy, ponieważ ten webinar dzisiaj miał otworzyć pewne horyzonty i mam nadzieję, że tak się stało. Pomysłów bez liku, ponieważ Dot może wskazywać kolor, do którego Dasz będzie dojeżdżał i zbierał na przykład kubeczki i gdzie będziemy planować trasę. Masę rzeczy się otwiera. Dot ma być takim punktem wyjścia, taką inspiracją, taką zajawką, która się pojawi i myślę, że tych pomysłów z czasem, kiedy będziecie działo, będzie się pojawiało coraz więcej. Natomiast zależy nam, żeby wyszedł z pudełka, bo zdecydowanie swojsko się tam, myślę, nie czuje, tak za długo tam sobie siedzi. Zachęcam do wykorzystywania tej funkcji nagrywania, dlatego że przez to, że Dota można przyłożyć do ucha, bo jest po prostu poręczny, to dzieci od razu usłyszą, co zostało wypowiedziane, a przy Daszu już nie jest to takie pewne, dlatego że ten mechanizm, który powoduje, że on się rusza, też powoduje, że jest głośniejszym robotem. Więc jeżeli dzieciaki będą miały dźwięk, to wymaga jednak od nich takiego skupienia się i posłuchania, jaką informację ma dla niego Dot. Przecież całą można Dota wpleść w całą fabułę zajęć, jako kolejne etapy zajęć. Dot może mieć dla dzieci polecenia, które będą do wykonania, i posłuchajcie, jakie wskazówki ma dalej. Tak, głuchy telefon, co powiedział, słuchaj i powtórz dalej, jako punkt wyjścia. Świetna propozycja, Ania. Świetna. Dasza już tak nie przyłożysz. Chyba, że kółko na twarzy człowiek chce mieć. Tak, głuchy telefon, to jest świetna opcja. Słuchajcie, ja mam świadomość, że niektóre z Was już tam powolutku się układają do snu. Ja tu cały czas jestem. Jeżeli pojawiają się jakieś pytania, piszcie na bieżąco, postaram się odpowiedzieć na wszystko. Jeżeli ktoś by z jakichś przyczyn uciekał, to ja zachęcam do zostawienia takiej informacji zwrotnej, co dał Wam ten webinar, w czym pomógł, czy wszystko było jasne. Mam nadzieję, że nikt nie wyjdzie z takim poczuciem, że coś zostało niedoprecyzowane. Jeśli tak, to pisać od razu, żeby wyspać się. Trzeba umysł oczyścić przed położeniem się spać, więc zostawcie taką informację też dla mnie, bo nie ukrywam, że to jest taki wymagający, słusznie można powiedzieć, maraton jednak do słuchania. Ale może jakiś kontakt do?
czy że wy łapiecie kontakt do mnie? Aniu, każdy trener na pewno, który jest u was, podawał wam swojego maila, takiego mistrzowskiego maila. Ja mam dokładnie takiego samego maila, jak pozostała grupa osób z końcówką mistrzowiekodowania.pl, tylko bez polskich znaków, Teresa Smoleń, Teresa.Smoleń i dokładnie tak, jak pozostała część, więc jeżeli pojawiłyby się jakieś pytania, to śmiało można też przez trenera, jeśli by coś się pojawiło, ale jestem przekonana, że trener, który się opiekuje twoją grupą, też udzieli informacji, a jeśli będzie miał jakieś wątpliwości, to my się wszyscy znamy, więc na pewno się skieruje tutaj z zapytaniem, to wyjaśnię też, co było na webinarze, gdyby jeszcze nie było nagrania, to na pewno się tutaj wspomożemy. Wymagające spotkanie, musicie przyznać. Czy można? Tak, wszystkie webinary są nagrywane, także jakby będziemy się stopniowo już uporamy się z wrzucaniem tych wszystkich webinarów na bieżąco, to na pewno będzie go można zobaczyć. Jest nagrywany. Nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie, kiedy będziesz go mogła obejrzeć, natomiast jest nagrywany. Ja was zachęcam do tego, żeby w kolejnych webinarach też brać udział. A no tak, no chwila z internetem. No oczywiście wiem, miałam tutaj takie sygnały. O właśnie tutaj się mistrzowie odzywają tak, że będzie można zobaczyć. Czy jakiś przybliżony czas mamy? Ja bardzo dziękuję, jeżeli ktoś ucieka. Zachęcam do zostawienia informacji, to będzie dla mnie również cenne. I super mocno dobrej nocy. W sumie to żałuję, że nie zmierzyłyśmy drogi czasu, jaki pokonała burza z Częstochowy do Krakowa. I kolejne webinary online, offline. Dzięki, Karolina. Mogę w radiu pracować. O, witam. O, pozdrawiam, Blachownię. Jestem po sąsiedzku. U was. Bo jest duża Blachownia i mała Blachownia. Toż to mój rejon. Bardzo się cieszę, że tyle pomysłów. O to chodziło, słuchajcie. Wiem, która Moniko, bo też wy jesteście tą, tak obstawiam, tą dużą szkołą, a ja się opiekuję waszą sąsiednią małą. Już nawet znam dość dobrze ten wasz rejon. Strach się bać. O, zajączki. Właśnie miałam Aniu mówić, że my to się na pewno. Liwka tak podejrzewałam, ale że Ania Morawiec pamiętam. Zajączki. No tak, urocze zajączki moje. Widzicie, jak to się dobrze zobaczyć? O, fajnie. Cieszę się. Mam nadzieję, że dużo z tego wyciągacie. Zresztą jestem przekonana po szkoleniu, tak. Dobrze, Karolina, to idź, łapiemy burzę, w takim razie będziemy sprawdzać. Jak komuś się pojawi jeszcze pomysł, to wrzucać, będziemy zbierać te informacje, one tu na czacie cały czas będą. Ale fajnie, znajomo. To dobrze, to teraz przynajmniej buzie, wiem, że tam znajome buzie działy z drugiej strony.
Dzięki, Andrzej. Ja przepraszam, że taką sfeminizowaną wersję przydałam, ale na początku, jak pytałam o panów, to nikt się nie ujawniał, więc ja sobie pozwoliłam w takiej żeńskiej formie. Także wybacz mi bardzo. Mam nadzieję, że i ty też sporo wykorzystasz. Teraz mogę na spokojnie czytać. Można tam wrzucać, słuchajcie, informacje. Teraz czytać, czy się mogę na tym skupić. A jesteś przyzwyczajony. No wierzę, że tak. Ale ja pytałam o mężczyzn na początku, żeby mi pomachać. Ale mężczyźni są bardzo potrzebni w tym fachu, zdecydowanie. Ja sama mam osobiście 17 chłopców w klasie i tak czasem myślę, że jednak co męska ręka, to męska. Dzięki, Aga. Zbieraj pomysły. A którą masz klasę, Andrzej? Z jakimi dzieciakami pracujesz? Klasy trzecie. Ale uczysz też starsze? Oj! Dopytuję, ponieważ mamy w projekcie też panie, które mają młodsze klasy, natomiast uczą zajęć komputerowych starszych i zgłaszają taką informację, że czasami dzieciaki z czwartych klas mają tam większy kłopot niż młodsze. No ale to, że jest dyrektorem szkoły, to jeszcze nie zmienia faktu, że tworzy z dzieciakami jakieś dobro. A tym bardziej jak tworzy jako dyrektor, to świetna sprawa. To świetna sprawa. I domyślam się, Monika, że z twojej szkoły, skoro tak tutaj się odzywasz. No to czuję, że doty jutro wychodzą z pudełka, zdecydowanie zaczyna się dziać. Zachęcam, żebyście wrzucali też zdjęcia, żebyście promowali projekt na stronie, informowali trenerów, co się u Was ciekawego dzieje. My też czerpiamy z tego masę informacji, jeśli coś wrzucacie, jeśli dzielicie się pomysłami, możemy podpowiedzieć coś nowego innym osobom. To jest naprawdę wartość dodana tego projektu, że jednak przez te wszystkie nasze kontakty, Wasze również między szkołami, bo mamy świadomość, że się kontaktujecie ze sobą, wymieniacie się pomysłami, ten projekt przez to jest taki żywy, aktywny i faktycznie dostosowany do dzieci, bo każdy podłapuje pewne rzeczy, które się dzieją, wykorzystuje, modyfikuje. Jeśli tylko chcecie się tym dzielić, a wierzę, że tak jest, to jest tylko z korzyścią dla dzieciaków. Tylko z korzyścią dla dzieciaków. Jeśli szczególnie jesteście gdzieś przy finale już projektu, to myślę, że widzicie, jaki jest przyrost u dzieciaków i jakie jest zainteresowanie. Chociaż mnie ostatni jeden dżentelmen zapytał, czy ja to całe kodowanie wymyśliłam, więc aż mnie
kręciło, żeby tak. No ale mówię, no, jest sporo mądrych głów tego. Do zobaczenia. Czy może coś jeszcze rozszerzyć, coś pokazać, coś Was zainteresowało? Aniu, jeśli chodzi o połączenie z robotami, to tak, mamy informację, że pojawiają się pewne trudności. Już podjęliśmy działania, żeby to szybciutko zniwelować. Powinniście teraz na dniach dostać taki mail z instrukcją, jak można sobie z tym problemem poradzić. Trzeba będzie sobie zaktualizować roboty, przywrócić sobie tablet do ustawień fabrycznych. Natomiast zachęcam Aniu, żebyś podpytała dokładnie trenera, dlatego że każdy z trenerów ma informację, jak może Wam pomóc w kwestii tabletu. Jest pewna trudność, ale nie do rozwiązania, więc myślę, że jak się skontaktujesz bezpośrednio ze swoim trenerem, to on dokładnie taką instrukcję przekaże, jeśli taki mail by jeszcze nie dotarł do Was. Faktycznie wykorzystywałam te rozwiązania w dwóch szkołach, w których ostatnio byłam i nie ma żadnego problemu w tym momencie z robotami, więc jakaś trudność techniczna się po prostu pojawiła, ale to trener dokładnie wyjaśni, co można w tej kwestii zrobić, jeśli byście sobie nie dali rady z tą instrukcją, która się pojawi i myślę, że nie będzie żadnego kłopotu. Ewentualnie warto jeszcze sobie zweryfikować, czy to jest tylko kwestia połączenia z tabletem szkolnym, czy na innym sprzęcie, jeśli macie jakiś tablet prywatny bądź smartfon, zweryfikować, czy ten problem też się pojawia z innym sprzętem. To od razu ułatwi troszkę usprawnić działania. O właśnie, tak jak jest informacja, jeśli nie dotarł mail, to się pojawi. To tak jak Aniu jest informacja, jeśli nie masz jeszcze, to on się pojawi pewnie jutro przez platformę. Natomiast gdyby był jakiś problem z rozszyfrowaniem tych informacji, to bezpośrednio do trenera, bo my dostajemy na bieżąco wiadomości, jeśli cokolwiek się dzieje ze sprzętem, jesteśmy w stanie najszybciej zareagować, więc po to jesteśmy. Po to jesteśmy. Myślę, że uda się to rozwiązać. A jak się Aniu pracuje w projekcie? Jak się działa? Świetnie, bardzo Ci dziękuję. Tak, powrót do ustawień fabrycznych w tablecie i zainstalowanie od nowa aplikacji w zasadzie rozwiązuje kłopot. Czasem jest też tak jak macie w tym przewodniku, szkół, który jest. Ja zresztą tu za chwileczkę Wam jeszcze wkleję linki, bo jeśli ktoś był później, to mógł może czegoś nie mieć. Tak jak jest w tym przewodniku, czasami jest tak, że jeżeli roboty są na przykład słabo naładowane, to one też inaczej się łączą, więc tak jakby trzeba wszystkie te optymalne warunki dla tych robotów zapewnić, żeby pewne rzeczy zweryfikować. Dzięki. Mamy do tych inspiracji, do zdjęć, do propozycji, bo ja przygotowując się do webinaru oczywiście skorzystałam z opcji, które tam się pojawiają, bo są świetne, są opracowane w dużej mierze przez naszych trenerów, więc są to rzeczy sprawdzone, więc nic tylko zasysać i korzystać. Jeszcze mamy, tam szczególnie jeśli ktoś przyszedł później, to wrzucam, zachęcam, żeby sobie odpalić te pliki. Odpalić je sobie, zapisać, bo to są zwykle PDF-y, żeby już je mieć na dysku.
A jak się pojawi webinar, jeszcze w nagraniu lub zaraz się pojawią jakieś pytania co do tych materiałów, to wtedy na bieżąco pytać, to od razu wyjaśnię, jeszcze doprecyzuję, bo mam świadomość, że burza była czynnikiem utrudniającym nasze funkcjonowanie dzisiaj. Internet. Dzięki wielkie. Bardzo dziękuję. Wykorzystywać i dzielić się. Jeszcze maskę. A o nią dopytywaliście. Oczywiście zachęcam do zapoznania się z całym scenariuszem, który jest z maską i z całym pakietem. Natomiast starałam się wybrać takie rzeczy, żeby na szybciutko móc sobie wykorzystać, no żeby powyciągać dobre. Dziękuję, Jolu. Mam nadzieję, że u Ciebie również, że już bez burz. Ale z głową pełną informacji, więc w głowie podejrzewam je burzowo. Tak, wiemy, że jest konkurs, wiemy, że jest 16 prac, więc zaglądnąć na profil, bo tam niedużo głosów brakuje, a głosowanie się za niedługo kończy. Więc jeżeli nie macie jakiegoś faworyta, to tutaj Agatka się uśmiecha, przeglądnijcie pracę, wystarczy tylko kliknąć. Ta sama procedura jak na Facebooku. Więc jak nie tutaj, to gdzie indziej, żeby wasz głos nie poszedł na marne, bo do wygrania są zestawy Scotty Go, to jest też fajna sprawa, więc jest o co walczyć. Jeśli ktoś nie zgłosił pracy, to niech przynajmniej podzieli się dobrym głosem. Małgosiu, wszystko jasne? Komplet informacji jest? No to dobrze. Mam nadzieję, że nie za szybko też podawałam te informacje. Dobrze, czyli cieszę się. Jak trafię jeszcze na jakiś webinar, to będę wiedziała, że jest ok. To jest dla mnie też cenna informacja, bo chodzi o to, żebyście z tego jak najwięcej wyciągnęli. Więc ten czas właśnie przede wszystkim ze względu na ten niepotrzebny pośpiech życia codziennego, żeby wszystko po kolei omówić. Tym bardziej, że zgłaszacie jak uczestnicy już po czasie, po pewnym momencie, po przepracowaniu, że pewnych informacji brakuje, więc tylko czerpać, korzystać i zbierać. A czy już ktoś oglądał jakiś wcześniejszy webinar? Już mamy tutaj fascynatów. Super, to nas bardzo cieszy, bo to znaczy, że faktycznie potrzebujecie tych informacji, poszukujecie. No to Marzenna, wszystko przed tobą, bo jeszcze spory pakiet do zobaczenia. Rzuć okiem dokładnie na terminy, na to, kiedy coś się odbywa. Jeszcze będzie kolejna część robotów. Jeszcze makey-makey, które też troszkę jak dot nie zawsze chętnie wychodzi z pudełka. Ale mam nadzieję, że już coraz chętnie. Super. Oto.
w tym całym wspaniałym nucie częstochowskim rozgłaszać dobre wieści, że się dobre tutaj dzieje, żeby was było jak najwięcej. Bardziej, że ja wasz noc odwiedzam. O, jakieś tam poruszenie. Fajnie pojawia, ile osób pisze jednocześnie. A, tikowisko. Te tikowe sprawy są też świetne, dlatego że nie wiem, jakie są wasze doświadczenia, ale często mam taką informację od nauczycieli, że tak by chcieli, żeby te zajęcia komputerowe przybrały taki inny wydźwięk, inny wymiar, żeby dzieciaki bardziej zaangażować. Ja mam świadomość, że tam pojawiają się pewne takie techniczne utrudnienia związane z salą, z łączem, ze starym oprogramowaniem, różne rzeczy się dzieją. No, wydaje mi się, że każdy się stara doposażyć najlepiej, jak jest w stanie szkoły. Natomiast TIK jest takim świetnym rozwiązaniem do wykorzystania i szczególnie do TIK-u zachęcam. Ja swoją przygodę z kodowaniem tak naprawdę od TIK-u zaczęłam, bo właśnie zainteresowanie tymi quizami, tym, jak sobie ułatwić pracę podczas zajęć komputerowych, stało się takim moim priorytetem. Ja miałam bardzo duży problem z tym, że zdarzało się, że ginęły nam prace, na przykład na komputerach, bo ktoś nam coś usunął, przez pomyłkę coś się działo, więc szukałam takich rozwiązań, żeby moje dzieciaki nie traciły swoich prac, swoich wytworów. No i TIK w tym pomógł, dlatego że jest tak dużo stron, które pozwalają na gromadzenie materiałów, informacji, na udostępnianie dzieciom linków. No bo trzeba pamiętać o tym, że to od nas jako od nauczycieli należy nadanie pewnego kontekstu temu internetowemu światu i tej przestrzeni, w której funkcjonują. Im lepiej my im to pokażemy, im więcej dróg, możliwości takiego bezpiecznego korzystania, prawidłowego wykorzystania my im udostępnimy, tym lepiej dla nich, dlatego że oni już nie będą traktować wtedy tabletu, komputera jako czegoś totalnie z kosmosu, gdzie my czasami to jeszcze tak traktujemy, tylko będą widzieli w tym naturalną wartość, która jest i będą po prostu się potem sprawnie poruszać, a sprawnie też będzie oznaczało bezpiecznie, dlatego że będą wiedzieli, z jakim ryzykiem się to wiąże. Bo każdy sprzęt, który dziecko dostaje, jak damy dziecku sokowirówkę, to też wymaga określonej instrukcji, bo też nią sobie może zrobić krzywdę. Więc trzeba pamiętać o tym, żeby nie zostawiać dzieci w tym świecie sprzętów i technologii samych, tylko nadawać kontekst. One wtedy sobie świetnie z tym poradzą, będą niejednokrotnie naszymi pomocnikami, znajdą alternatywy i rozwiązania i będą naszym wsparciem. Będą naszym wsparciem, tylko trzeba ich czasem zechcieć posłuchać w tym samym układzie. TIK, świetna sprawa, masę stron, nie tylko związanych z kodowaniem, rozwiązań, które można wykorzystać. Zachęcam też, żeby przeglądnąć webinar mistrzów, tam pojawi się parę rozwiązań, które można zastosować i na blogach, i naszych trenerów, i na stronie, i w artykułach, które piszemy, więc myślę, że jest tego sporo. Czasem nawet mam wrażenie, że tak dużo, że ciężko się przegryźć, ale mam nadzieję, że powolutku też nam uda się tak już usystematyzować te materiały i wszystko, co jest, żeby wam było łatwiej szukać tych informacji. Także kolejne tikowisko wkrótce. No i chyba nie taki diabeł straszny też, jak się wydawało na początku.
Dzięki, Aniu. Do usłyszenia, do zobaczenia. O, świetnie, dzięki. Początkiem czerwca nagrania. Super. Aż się chyba sama obejrzę. Czy jeszcze jakieś pytania? Korzystamy z tego, że jestem ja, są też mistrzowie, więc można jeszcze o pewne rzeczy dopytać bezpośrednio. Chociaż już nas godzina zero zaczyna powoli dopadać. Dzięki, Agata. Mam nadzieję, że jak najwięcej dla siebie dzisiaj wyciągasz. Jasne, no dlatego też webinary są nagrywane, żeby można sobie do tego wrócić, ale myślę, że też to, co macie zapisane na tablecie, to jest tak naprawdę baza tego, z czym wychodzicie, bo to jest gotowe działanie, więc na tym mi też zależy, żeby poza materiałami takimi papierowymi, którymi możecie dysponować, żeby jednak był ten zasób informacji, a same zobaczycie później, że powolutku wprowadzając te dane, to już nabierze się w tym pewnej płynności i takiej pewności, już modyfikacje będą tylko kwestią chęci urozmaicenia zajęć i kaprysu zakładu. A zapamiętać, no niestety nie da się wszystkiego, no pamięć ulotna. Jedni robią zdjęcia, inni notują, każdy ma swój sposób, żeby zapamiętać. Ja uważam, że najlepiej spróbować i odważyć się i działać. Tam jeszcze tyle ludzików jeszcze jest w tej poczekalni. Niektórzy się jeszcze bali ujawnić, ale jestem przekonana, że przy kolejnych webinarach to już będą tutaj jak weterani, zaangażowani, pytający we wszystko. Chociaż nie, źle powiedziałam. Zaangażowani na pewno byliście, by się nie dało dobyć. Coś tam trzeba było jednak podziałać. Zresztą wiesz, Agata, jak zapomniesz sobie na te scenariusze na stronie Wondera, to tam są też dokładnie rozpisane te informacje. Jest osobno w PDF-ie scenariusz.
Osobno są karty, materiały, bardzo często zdjęcia, więc można rzucić okiem, jak to wygląda. Widziałam, że w szkołach zaczynają powolutku te sceny przekwestionować. Bardzo często taki scenariusz z mapą i z podróżami po Polsce, który jest akurat do dalsze dedykowany. Natomiast one są naprawdę w przejrzystej formule zapisane, więc to nie jest tak, że człowiek otwiera scenariusz i nie wie, co ma ręce włożyć, więc to po punkcie jest. No i przede wszystkim scenariusze, które się znajdują na Wikipedii Mistrzów Kodowania. Tam jest dokładna zakładka dash i dot i też do wyboru do koloru, więc tak naprawdę tylko sięgnąć, zabrać, plus te scenariusze, które macie w ramach programu i modyfikować, żeby sobie do siebie dostosować, bo dzieciaki mamy różne i nie każda rzecz się sprawdzi. No na pewno trzeba wiedzieć, co jednak uruchomić, ale jak zauważyłyście, jest możliwość zapisywania tych projektów. Więc nawet jeżeli macie taki moment, że zaczynacie się zastanawiać, o Boże, co było dalej, to warto sobie ten projekt zapisać, zrobić sobie zrzut na tablecie, ekranu, zrobić sobie zdjęcie tego, co jest, mieć taką ściągawkę, napisać sobie na karteczce, bo testujemy cały czas, więc to wszystko jest, zaglądnąć, nie bać się, ale próbować, przede wszystkim próbować. Ja to się zastanawiam, kiedy ostatni raz tak długo siedziałam na jednym miejscu. Gdy widzę, że ktoś coś pisze, wyczekam w takim napięciu. Bardzo miło, co piszesz, naprawdę. No bez tego się nie da ruszyć dalej. I też chodzi o to, żeby w dzieciakach to rozbudzić, żeby one też się chciały rozwijać dalej. Żeby nie zostawały tam na początku swojej drogi, zgadzając się na to, co biernie los daje, tylko żeby jednak działały dalej. No a kto jak nie nauczyciel? Jeśli nie swoim przykładem, pokażę takie rzeczy. Przecież dla was to też bardzo często są nowe problemy, z którymi się spotykacie, bądź nowe wyzwania, w zależności jak to na świat patrzy. I tak naprawdę często z obawami przystępowaliście do projektu, a teraz okazuje się, że informacja zwrotna jest bardzo na plus, w co wierzyliśmy i wierzymy cały czas, że tam wartość dodaną tego wszystkiego dostrzegacie. I to jest najważniejsze. No to już jesteście osadzeni w całym układzie, więc to takie troszkę, nie powiem, że mniejsze wyzwanie, ale jak już poczuliście bakcyla, to wkręca.
Ja też, jak rozmawiam z dziewczynami, które działały w mistrzach kodowania i obserwują te rzeczy na bieżąco, działały wcześniej, no to tak z dużą otwartością przyjęły to, co się dzieje w ramach programu. Wiedziały, jaką wartością jest mata, którą dostają i sprzęt, który im umożliwia masę rzeczy, którego możemy tylko pozazdrościć. Natomiast kontynuować dalej i faktycznie spora grupa panów również, którzy oddają na przykład teraz klasy trzecie, mówią, że w pierwszej klasie po prostu wchodzą w to bez zawahania i wiedzą już, że mogą sobie w odpowiednim czasie wprowadzić pewne rzeczy, jak to sobie wpleść integralnie w edukację, jak urozmaicić jako taki pomysł, dodatek. I to jest świetne w tym wszystkim, bo to o to chodzi, żeby traktować to nie jako odrębną część, tylko taką integralny element edukacji. Coś, w czym jesteśmy cały czas. A nie da się nie uczyć. Cały czas się uczymy, bo to wszystko postępuje, to wszystko jest bardzo prężne. Pomysłów pojawia się masę również dzięki Wam i dzięki temu, że się nimi dzielicie. Bo dla nas to jest też kopalnia. To jest tak, że w jednej chwili... Och, i najlepsza swoja, zdecydowanie, dlatego że domaty, bloczki, które są przemyślane i które od początku do końca mają swój sens, są czymś unikatowym. Sama mata, wiadomo, że wytworzę w teorii prosta do zrobienia, niemniej jednak bloczki. I to, że one są trwałe i to, że jest to konkret do działania. Konkret do działania, coś, co wyciągasz i już masz i jest w określonej gamie, z określonym zakresem. Wiesz, co tam jest i wiesz, że w każdej chwili możesz to wykorzystać i dostosować do swoich dzieciaków. Także oj, wymarzone. Tak, macie swoje. Słuchajcie, widzę, że zegar nam zaraz będzie wybijał taką godzinę końcową. Jeżeli ktoś z Was jeszcze o coś będzie chciał zapytać, to pewnie jeszcze chwilkę tu będziemy. Ja ze swojej strony chciałam serdecznie podziękować wszystkim aktywnym uczestnikom, bo nieaktywnych nie było, bo myślę tutaj o wszystkich osobach, które działały tam za ekranem monitora i chociaż cichutko w skupieniu się nie ujawniały, to wiem, że były. Bardzo dziękuję Wam za Waszą obecność, za to, że też dla mnie byliście taką grupą, która chętnie się włączała w działania. Dla mnie to jest bardzo cenne, że pokazujecie, że chcecie działać i się rozwijacie. Nie zmieniajcie się, trwajcie dalej, wyciągajcie do tego pudełka i bardzo Wam dziękuję za to miłe spotkanie. I chociaż ja nie mogłam zobaczyć Waszych twarzy, to wierzę, że sporo się tam buzie uśmiechało. Dobrego wieczoru Wam życzę, do zobaczenia jeszcze przy najbliższej okazji i w razie pytań odsyłamy do trenerów, z naszej strony, do programu. No i trzymam kciuki za dalszą owocną pracę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dzięki wielkie, śpijcie dobrze. Snóweczki pięknie biją. Na pewno, ale emocje u mnie też duże, także nie myślcie. To jest wyzwanie dla każdego, nie tylko dla Was. Dobranoc wszystkim, do widzenia, do zobaczenia, dzięki. Wpisujcie dobre rzeczy, co jeszcze możemy poprawić, co jeszcze możemy zrobić, żeby program działał lepiej i do usłyszenia.